Dzisiaj w naszym programie Na pięku z drwalem pilot śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Sławomir Gliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy za przybycie do naszego studia. Tutaj dziękuję za zaproszenie. Koszuleczka. O, fajnie. Rozmiar później dobierzemy. Tak jak jest, bo to jest taka rzeciki. Taka typowo wystawowa, wiesz, żeby tam nie trzeba było. Jasne, też coś tam ci wziąłem, tak jak gdzieś tam było w opisach. Mówiliśmy sobie pszczelarz. O, proszę bardzo. Co to, co to za taki ciemny? Wielokwiat? Nie, spać. Akurat na tym obszarze, gdzie mam to swoją pasiekę, to pięknie. One robią tylko to i... Będziemy gadać jeszcze o pszczołach i o permakulturze i prowadzeniu gospodarstwa. Bo ludzie chwalą, także polecam. I tutaj taki gadżecik, bo widziałem, że lubisz sobie chodzić tam po górach i tego temu klimaty, więc myślę, że coś użytecznego, bafik, nie? Z naszym logiem Lotniczego Pogotowia, tam takie fajne motywy. Pięknie. Jest przydatna rzecz. Jest śmigło, samolot. Pięknie. Dziękuję bardzo. Widziałem, że dostajesz gromadę gadżetów, a jeszcze nie widziałem takiego jakiegoś użytecznego, to pomyślałem, że to będzie okej. Okay. No koniecznie, słuchaj, też są użyteczne, bo jak na przykład idę na jakąś fajną imprezę i chcę się obwiesić łańcuchami, no to tutaj zobacz, ile mam medali. Nie, no w porządku, tylko nie widzę otworów, żeby zamontować, wiesz. Chodzę na imprezę jak ruski generał, wiesz, z oznaczeniami. Nie? Jasne. Dobra, jesteśmy przy naszych tutaj pytaniach, bo ty w zapowiedzi jest wątek, że już 30 lat jesteś związany z lotnictwem, że z... Lotnictwo to twoja pasja zaszczepiona przez tatę. Dokładnie. Tutaj rozmawialiśmy, że zbudowaliście samolot, a do budowy użyliście drewna, sosny. Tak. Może byśmy od tego zaczęli, bo to trochę jakby to ojciec cię wprowadzał w lotnictwo. Tak, no to tak? Jakby wejść od tego tematu od początku, no to tak było, że mój tata akurat lotnisko w Swałkach częściowo zakładał, organizował, był jednym z organizatorów tego, bo to tak de facto to jego pasja, a ja jakby w związku z tym, że się wychowałem, to mnie tym zaraził. I w ogóle jakby zacząć od tego wszystkiego, no to historia jest taka, że to opowiadała tam babcia, czyli taty mama, że wiesz, tato mając 4 lata wydubał sobie samolot z drewna i powiedział, że będzie swoją babcię woził, nie? Oczywiście babcia tego nie dożyła, nie? No i gdzieś dalej, jako tam tato był modelarzem i doszedł do kolejnych etapów, gdzie był mechanikiem i pilotem, no, amatorsko tylko latał. No i ja całe dzieciństwo, większość dzieciństwa jakby spędziłem z tatem na lotnisku, zawsze tam lubiłem sobie jeździć i sytuacja do tego dochodziła, że jak tata pojechał na lotnisko właśnie, bo był szefem technicznym między innymi, no to był, jak mnie nie wziął, to był bek, nie? No i mama dzwoniła, tam pamiętam, jeden, wiesz, te właśnie 30 lat temu to jeden telefon stał gdzieś w hangarze, dzwonił, ktoś odebrał, jak nie, to nie, to nie jest tak, że ciągasz, halo, jestem. I musiał przyjeżdżać i mi zabierać, żeby był spokój. No ja tam właśnie zawsze z nim. Pamiętam, że któregoś razu nawet tato tutaj mówił, że już wykombinował sposób, jak mieć spokój ode mnie, nie? I któregoś razu przyszedł i mówi, że on leci, nie? Tam, to akurat pamiętam, może z 6 lat miałem. No i mówię, dobra, to ja lecę z tobą. Ale ja lecę na długo. Okej, lecę z tobą. Nie, no i tam w szybowcu dwuosobowym, żeśmy to bodajże puchacz był. Tak, to był puchacz na pewno. No i ten lot polegał na tym, że tato przeleciał nim 300 km. To na dwumiejscowy szybowiec sporo. No i pamiętam, że tam oczywiście zaraz tam się latanie szybowcem polega na tym, że tak de facto wyszukuje się kominów termicznych w moim regionie, gdzie jest to Suwalszczyzna, nizinny. I w tym kominie szybowiec jak wlatuje, komin termiczny to słup ciepłego powietrza, krążysz i idziesz z tym ciepłym powietrzem do góry. Nie? No i jak się tak krąży dłuższy czas, no to ktoś nieprzyzwyczajony, to zaraz mu źle, niedobrze, nie? Ja tam się wtedy wezwałem, tata, lądować, a on, mówiłem ci, sieć, nie? I teraz masz torebkę i sieć. No okej.
tam po drodze gdzieś pamiętam, że się obudziłem, powiedziałem, że mi zimno, to wyleciliśmy spod chmury, znowu zasnąłem i pamiętam ten obraz, cały czas mam, jak tylko wspomnę, to od razu przychodzi mi na myśl, że lądowaliśmy, akurat słoneczko zachodziło, nie? Więc to tak był bardzo piękny widok. Później lądowaliśmy tym szybowcem, długo lataliśmy. Nie wiem, chyba z 5 czy 6 godzin. No i wylądowaliśmy i tata do mnie przychodzi. I co, masz dosyć? Nie, tata, kiedy znowu lecimy. Ręce mu padły. No jak w ogóle mama na to, że tak 6-latka włożyć do szybowca? No to nie jest bezpieczne chyba, nie? Nie, dlaczego? Wiesz, powstaje pytanie, dlaczego ma być to niebezpieczne? No, latanie jest niebezpieczne, nie? No ja bym się bał. Wiesz co, moim zdaniem szybowce generalnie są jakby jednym z bezpieczniejszych statków powietrznych, z tego względu, że tam jest bardzo mało elementów mechanicznych, które mogą jakkolwiek się popsuć, które ulegają obsłudze, no nie? W związku z tym, tak de facto wszystko zależy od pilota, od tego, jak uda ci się znaleźć te prądy powietrzne. Tu najlepiej, jeżeli ktoś chce jakby to zrozumieć temat, to polecam kolegę Sebastiana Kawę. On to znacznie lepiej ode mnie opowie tutaj, żeby się nie rozgadywać. On jest tym mistrzem. Nie? To jest wielokrotny medalista. Nie chcę przekłamać, ale chyba 19 razy mistrzem świata był. Nie? Także konkret. To zaczynałeś od szybowców. A jak trafiłeś? Tak. Na samoloty i no właśnie, to dalsza jest historia tego typu, że tato też był właśnie tym szefem technicznym, w związku z tym myśmy jeździliśmy na lotnisku w Suwałkach, tam zawsze z nim grzebałem się w tych różnych rzeczach. Pamiętam, że Zibuł to zabierał mnie na lotnisko i ja tam trochę taki średni zawsze byłem z nauki i kazał czytać w samolocie, nie? On tu się grzebie, wyciąga fajne rzeczy, a ja muszę czytać czytankę głównie, nie? No ale tak to było, że jeździłem z nim, się grzebaliśmy, zawsze mu pomagałem w tych wszystkich rzeczach. Też z prostego, jakby ja chciałem, a mu to pasowało. Nigdy mnie do tego tam nie przymuszał, to była moja chęć, nie? W lotnictwie jakikolwiek, cokolwiek zrobić, to te dostępy są, jak w tym przysłowiowym ruskim czołgu, jest bardzo wszędzie ciasno, nie? A ja małe rączki. To wiesz, wszędzie sobie wejdę, najgorsze rzeczy zrobię, później tylko dokręcał, kontrował, sprawdzał, czy wszystko jest w porządku, nie? No i to tak się przyjęło, jeździliśmy wszędzie, obsługiwaliśmy te sprzęty. No i czyli byłeś pomagierem mechanika? Ta. Tam nawet później jednego z mechaników nadzorowałem, to taka zabawna historia, ale mniejsza z tym. I jak byłem na tym lotnisku, zawsze podobało mi się projekcja, jak podchodził samolot holujący tam gawron, czy jak do lądowania, i strasznie mi się podobało, jak on wyglądał z ziemi, jak podchodził, bo to gwiazdowy silnik, duży. Zawsze mi się to kojarzyło z myśliwcem, nie? Z II wojny. I mówię, no ja też bym tak chciał poholować, tam polatać, fajna sprawa. No, to trzeba zrobić licencję na samoloty, tak? Już tam, już jako 16-latek latałem, bo od 16 roku życia wedle starych przepisów można było latać, teraz chyba od 14, nie? Oczywiście trzeba mieć zgodę rodziców. Ale normalnie samolotem, tak? Szybowcem samolotem, tak. Możesz się szkolić już od tego wieku. No to uzyskać licencję możesz w wieku 16 lat. Tak, bo zawodowo w wieku 18, a liniowo można już od 21 zrobić. I no i jakby dążyłem do tego przez większość swojego życia jako nastolatek, bo no, chodziłem, zarabiałem na to od 16, od drugiej klasy gimnazjum. Od pierwszej klasy gimnazjum już pomagałem rodzicom, jak założyli zumowisko. Tam chodziłem, pomagałem, rozbierałem, segregacja, bo mieli węgiel złom na wozy, taką małą firemkę. Od drugiej klasy gimnazjum już chodziłem stróżować. Co robić? Stróżować. To są, trzeba było pilnować, bo złodzieje chodzili, tam różne akcje były śmieszne. Już teraz chyba nikt za to nie ukara, nie? Prawo wstecznie działa, mam nadzieję. Za co? Za to, że wiesz, nieletni schodziłem, stróżowałem.
No i jakby tam już jak wiedziałem, że chcę latać na samolotach, to starałem się zarabiać na to, nie? Bo to jakby z mojego punktu widzenia było dużo, dużo pieniędzy. No ile taka zrobienie takiego kursu, licencji? Wiesz, co mnie kosztuje? Dzisiaj myślę, że około 40 tysięcy kosztuje licencja samolotowa. 40 do pilota turystycznego. Jak ja się szkoliłem w 10 roku na samoloty, to bodajże było 22 chyba zapłaciłem jakoś tak. To tak czy siak, mam w tamtym. Ale tak dla siebie, jak chcesz sobie zrobić. Tak, dla siebie. Taką pierwszy poziom turystyczną licencję, która cię upoważnia do latania samolotami do, wszyscy mówią, awionetki, ale to nie są awionetki, to są samoloty, to masy całkowitej, masy startowej, przepraszam, 5700. Awionetki to jest gdzieś jakiś zaczerpnięty, nie wiem, chyba z mediów w skrót. Mhm. Ale i możesz sobie takimi samolotami latać, ale nieodpłatnie. Nie? Czyli możesz brać pasażerów, ale nie możesz od nich. Znaczy pasażerów, możesz brać ze znajomych przylecieć, jak masz ważne wszystkie tam dokumenty swoje. Możesz sobie z nimi latać, gdzie chcesz. Tylko nie możesz za to żadnych środków finansowych brać. A kiedy właśnie możesz zarabiać na tym, żeby to odrobić na przykład? W momencie, kiedy masz licencję zawodową. To jest kolejny etap. Trzeba tam dolatać troszkę godzin, zdać kolejny kurs, zrobić kurs do licencji pilota samolotowego. Trzeba zdać teorię, odlatać tam trochę godzin, gdzie dochodzą kolejne elementy i wtedy już jesteś pełnoprawnym pilotem. I ile trzeba za to jeszcze posmarować? Około drugiego tyle, tak skrótowo mówiąc. Latanie jest trochę mniej, ale szkolenie jest droższe, więc finalnie podejrzewam, że to wychodzi drugie tyle. Mówimy oczywiście o samolotach. Śmigłowce z zasady są około 3 razy droższe. No właśnie, bo to jest pytanie, dlaczego nie samoloty? Samoloty? Nudniejsze są? Czy nudniejsze, czy jak nie? Jak w ogóle trafiłeś do śmigłowców? Do śmigłowców to już mi gdzieś tam wcześniej chodziło po głowie cały czas, jakby to zrobić, żeby pracować to w tym, czym się lubi. Ja robiłem to lotnictwo jeszcze w swoim mieście, w Suwałkach. No to nie jest lotniczy region. Więc długo nad tym myślałem. Miałem licencję mechanika. No, Suwałki, małe lotnisko. Tam nie było... No, utrzymać się z tego by było bynajmniej trudno. I jeszcze realizować te pomysły, które ja gdzieś tam mam, no nie, ten dom i tak dalej, to by było ciężko. No i tak myślałem. Troszkę wyszło, przyznam się, takim przypadkiem, jak zwykle, jak to w życiu, trzeba trochę szczęścia mieć. Mi akurat trafiłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Historia była tego typu, że przestawiałem na kolegi samolot z Suwok do Warszawy. No i akurat odbierali ode mnie ten samolot koledzy tego mojego kolegi i oni pracowali w lotniczym pogotowie. Ja tak półgębkiem zapytałem, że mechanika nie potrzebujecie. No to wysłać CV do tam kierownika organizacji obsługowej. Zobaczymy, może będzie, wiesz, może będziesz pasował. No i tak zrobiłem. Umówiliśmy się na rozmowę, pojechałem, pogadaliśmy. Ja też tam Warszawa, nie? Pierwszy chłopak z mojego miasta, tam trochę przestraszony byłem do Warszawy, więc na początek tam wziąłem pół etatu, mówię, poznajmy się na spokojnie, zobaczymy jak to będzie. No, było dobrze, więc bardzo szybko to przeszło na normalną już pracę, bo ja wtedy też jeszcze tam z tamtej, której miałem, nie chciałem rezygnować, jak byłem pół tu, pół tu. Czyli 2 tygodnie tu, 2 tygodnie tu pracowałem. No i śmigłowce wyszły z tego, że ten kolega, który dał mi tam samolot, żeby mu przestawić do Warszawy. On generalnie jakby też z mojego regionu pochodził, z tych moich okolic i wyemigrował kiedyś tam sobie do Stanów. Pozdrawiam, Tomek. Imiennik. Mieszka dalej w Stanach? Tak. No, jakiś czas temu wrócił z powrotem. I on tam miał już firmę trackerską. Zaczął oczywiście tam od zera, czyli taki dream, American Dream pełną gębą u niego wyszedł, tak moim zdaniem.
On sobie tam, że w tym lotnictwie też był jakoś związany w tych Suwałkach, bo też przychodził tam na to lotnisko i latał. Z niego tam śmiali się, że on pracował gdzieś w Forte chyba tam. Powiadał, że podrabiał, wiesz, dowód, że miał 18 lat i chodził, pracował w Forte na nocną zmianę, a z rana przychodził i na starcie spał, nie? Także był bardzo zdeterminowany. No jak on... Przedsiębiorczy. Tak. I tam wyjechał, tam jak już trochę gdzieś tam się złapał tego wszystkiego, to zaczął też latać na samoloty, do śmigłowce. No jak już w ogóle to też ciekawy temat, bo małym samolotem, Cessna 152, czyli taki bardzo podstawowy samolot, bardzo szkoleniowy tak de facto można powiedzieć. Tym samolocikiem z Nowego Jorku przeleciał do Suffolk. O. No, gdzie miał tam zamontowany dodatkowy zbiornik paliwa i normalnie przez kranę. To ile robił międzylądowań na uzupełnienie? Sporo. Mówił, że najdłuższy odcinek miał chyba 8 godzin lotu. To w takim samolocie w tamtym miejscu to wielu z nas mówiło, no że to i to jest... ile godzin leciał w ogóle? Z Nowego Jorku do Suffolk. Wiesz co, trzeba by gdzieś zajrzeć w jego opis tego lotu, bo nie pamiętam, ale myślę, że około 40, nie? 40 godzin. 40 godzin lotu. To i tak całkiem trochę... nieźle, bo do jakiej prędkości? Jaką prędkość rozwija? Ten samolocik około 80-90 węzłów. Ale na nasze, ludzkie, rzecz, ile KM-ów? Wiesz co, no to jakby ja się nigdy tym nie przejmuję, ile to kilometrów, ile to nie kilometrów. No bo załóżmy, że pasażerski samolot... Bo to generalnie, wiesz, patrzysz, jaki masz odcinek, skoro pełujemy w anglosaskich jednostkach, no to jeżeli masz wszystko w milach, prędkość też w węzłach, to tak de facto interesuje cię czas, którym dolecisz, nie? A co za różnica, czy lecisz 120 kilometrów, czy lecisz tam, nie wiem, 300 tych kilometrów. Nie ma znaczenia, nie? Finalnie cię interesuje czas. No tak, ja no, a jak dasz, wiesz, jak dasz, że lecisz cały czas 300, to będzie szybciej, nie? No tak, tylko ten samolot tyle nie rozwinie. No to przyjmijmy średnio 85 razy 1,8, no to jest, nie wiem, około 150, no coś takiego. Uuu, 140, to w powietrzu to nędza. No nędza, to czasami jak popatrzysz, to stoisz, nie? A nie lecisz. Szału nie było. No to nie. I on, to nie chcę takiego samoleciku. To nie. I on, wiesz, mnie namawiał długo, pół roku namawiał, bo jak przyszedłem pierwszy raz do lotniczego pogotowia, to ja w ogóle nie myślałem być pilotem. Wiesz, mówiłem sobie, mechanik tam na bazie, to też fajna fucha. Też bardzo lubię to, nie? Z tego się wywodzę, więc nie było to absolutnie żadnym problemem. I mówię, w porządku. A on tak już, że byłem latający na samolotach, to mówię, słuchaj, pojedź do mnie ze Stanów, ja mam akurat śmigłowiec, który... jemu tam podchodził już remont, bo Robinsony, śmigłowce mają coś takiego, że remont jest co 12 lat lub co 2200 godzin, w zależności co jest pierwsze. I jemu jakoś chyba tam w latach podchodził już blisko czas okres, że jest remont. W związku z tym on miał ileś godzin na tym śmigłowcu i albo coś tym się wylata za jakieś tam grusiaki, albo przypadnie, nie? I on mi tam namawiał, zaproponował dobrą cenę. Ja tam byłem świeżo po ślubie, więc tak się zastanawialiśmy z żoną, może tam weźmiemy kredyt, kupimy ziemię i coś tam, no nie, żeby powoli myśleć o jakimś tam swoim miejscu na ziemi. No ale jak się pojawiła ta opcja, to tak namawiał. W międzyczasie poszedłem wizę zrobić. Za pierwszym razem nie dostałem. I słusznie. O wizę trzeba było się postarać. Tak, się postarać. Powiedzieli, proszę przyjść za pół roku i przyszedłem za dwa tygodnie. No i dali? I dali, nie? I dali. Nie wiem, czym to do końca jest uwarunkowane i dlaczego mówią te pół roku, ale no tak było. No i tam doszliśmy. A nie powiedziałem, muszę przerwać tą taką dygresję. Nie myślę o tym, żeby na przykład pojechać nielegalnie do Meksyku i przejść granicę i wtedy byś miał lepszy start. Dostał te wszystkie benefity. W ogóle mi to nie przyszło przez myśl, bo przede wszystkim musiałem być tam legalnie. Bo inaczej bym nie mógł przystąpić do żadnych egzaminów. No ale ty pojechałeś koledze zrobić przy silniku, tak? Nie. On po prostu z uwagi, że ten śmigłowiec był już, zaraz mu wychodził z kalendarza, tak mi się wydaje, z kalendarza remont i zostało chyba tam 150 godzin czy coś na tym śmigłowcu.
I kwestia była jakieś tam kilku miesięcy, że albo wylata, albo to przepadnie i pójdzie do remontu, więc ma stratę, nie? Więc ja po prostu dostałem dobrą ofertę na godziny na śmigłowcu i pojechałem tam nauczyć się latać na śmigłowcu, nie? A latałeś wcześniej? Nie. Czyli z grubej rury od razu? Bardzo. Przyznam się, że dla mnie to było bardzo i pierwszy dzień był taką męką, że chciałem wracać. No dlaczego? Co ci się nie podobało w Ameryce? Nie Ameryka. W tym pierwszym dniu. Nie Ameryka, bo to, że ja tam byłem w Ameryce, to było tylko miejsce. To nieważne, ja bym mógł być w Krakowie, w Warszawie, to wszystko jest nieważne, bo jakby ja tam byłem jakby nastawiony na osiągnięcie celu. Tam nie jeździłem, nic nie zwiedzałem, nie miałem na to czasu, nie? Bo tam to wszystko, co robiłem, to była orka. Tam to było mało czasu, na cokolwiek nie pojechałem i trzeba było się bardzo sprężać, żeby jakby wyrobić się w tym wszystkim planie. Ale samo latanie śmigłowcem, jak ja już jako pilot szybowcowy i samolotowy miałem pewne nawyki i odruchy. I w tą stronę jest trudniej się przeszkalać, jeżeli to byś ty pierwszy raz wsiadł do śmigłowca i nie miałbyś doświadczenia jako pilot szybowcowy, samolotowy, byłoby ci znacznie łatwiej, nie? Okej, mi łatwiej było latać na mapę, nie? I polecieć z punktu A do punktu B, ale samo nauczenie się latać tym śmigłowcem, trzymanie zawisu, co jest najtrudniejsze, jeszcze to jest... Myślę, że Robinson 22, wiele osób ze mną się zgodzi, to jest jeden z najtrudniejszych śmigłowców do szkolenia podstawowego. Z uwagi na to, że to jest mały śmigłowiec, nie ma wielu systemów, które ci wspomagają, odciążają i go trzeba trzymać bardzo krótko i tam wszystko się dzieje trzy razy szybciej niż chociażby w Robinsonie 44. Czyli jeżeli w autorotacji, to trzeba reagować znacznie szybciej, nie? Opuszczać tą dźwignię. Tam to szybko jest, nie? Kiedyś mi któryś ze znajomych pilotów samolotów mówił, że latanie śmigłowcem to jest trochę jakbyś miał drążek, jakbyś miał utrzymać kawałek tutaj, wiesz, ołówka czy czegoś na ręce i... Troszeczkę jest takie balansowanie. Musisz tak balansować trochę tym drążkiem. To prawda, tym bardziej, że początkowo tam sterownica jest taka trochę śmieszna na początek, jak się wydaje, bo jest pionowy drążek, który wychodzi na środku śmigłowca i masz pałąk z drążkiem kolejnym przełamany w taką L-kę. I każdy, kto pierwszy raz wsiądzie do śmigłowca, chce tak skręcać, nie? A ten ruch nic nie robi. Tak de facto, jakbyś miał rążek, przekładasz te ruchy. No właśnie, ale to wróćmy do tego dnia, po którym chciałeś wracać. Dlaczego po prostu tak mi nie szło, że no mówię masakra, tym nie da się w ogóle latać. To wiesz, co ja ruszę, tą w jedną, w drugą, miącha tym sprzętem, no jak... Bardzo trudno było mi to złapać. I pierwszy dzień miałem taki, że już mówię, usiadłem. To nic z tego nie będzie, nie? Mówię, to jest szkoda czasu i forsy. Mówię, to... Masakra. No i, ale przespałem się. Przemyślałem sobie na spokojnie. Mówię, dobra, zacznijmy jeszcze raz. Zaczęliśmy jeszcze raz. Tam już trochę spokojniej. W ogóle taki chłopaczek mnie uczył. Przy kilka lat do mnie młodszy. Akurat też byłem jego pierwszym uczniem w ogóle. I tak sobie mówię, no spokojnie. Przespałem, przemyślałem. Wsiadłem i już szło lepiej. Już powolutku, już coś tam zacząłem łapać. No i w tym momencie zaczęło to nawet dobrze wychodzić wszystko, nie? Bo czytało to rotacje, to w ogóle tam nie było przerażeniem, to dobrze szło. Gdzie... No tak jak mówiłem, w stosunku do większego tam Robinsona kolejnego, tam znacznie szybciej się dzieje. Jak przesiadłem się na dużego, to tam w ogóle nie było z niczym problemu. A ile takie jest szkolenie trwa? Szkolenie do licencji turystycznej na śmigłowcu, jak i na samolocie, praktyka trwa 45 godzin. To ile czasu spędziłeś w Ameryce? Za pierwszym razem miesiąc z groszem. Z tym, że ja nie wylatałem 45 godzin, tylko z uwagi na to, że ta cena była dobra, tego śmigłowca, to ja wylatałem 112 godzin. Żeby od razu spełnić minima do tam kolejnego poziomu licencji zawodowej, bo to bodajże było dokładnie na dzień dzisiejszy, nie pamiętam, albo jakiś tam skrót, że jak latasz tyle, to od razu możesz tam iść, nie? I do kolejnej zdawać. A ile to kosztowało? Mniej więcej cała moja wycieczka z tą ilością godzin, tyle co by zrobić licencję w poziomie podstawowym w Polsce. Czyli te 45 godzin.
Sporo tani, dużo tani. Nie no, pytam w kontekście tego, gdzie by lepiej robić tą licencję, czy u nas, czy tam. No to w zależności, gdzie się dogadasz, gdzie dostaniesz dobrą cenę. To już teraz w Polsce też są dobre ceny. Ja trafiłem w taki super okres, że ten sprzęt był albo on polata za przysłowiowe parę groszy, albo będzie strata, tak? Więc to był super układ. W taki układ ciężko jest trafić. Więc jeżeli byśmy pojechali do szkółki amerykańskiej, takiej z prawdziwego, powiedzmy sobie, zdarzenia, chociaż ta też tam nie była zła, to te ceny są porównywalne już co w Europie, więc to tak myślę, że... Czyli to, z tego co pamiętam, to 80 czy 100 już by trzeba było włożyć? Dzisiaj w ośrodku, w którym między innymi tam szkole, nie chcę przekłamać, ale to jest chyba, bo teraz też nowy sprzęt wchodzi. Chyba 108 czy coś takiego. 108 tysięcy. Na gimbalu, tak, ale tutaj nie jestem pewien, przyznam się. No ale to już rzędy kwot znamy. Nie? Ale to jest mniej więcej, i trzeba szacować, że około tych 100 plus egzaminy, wszystko pozdawać, badania, to te, myślę, że 110 tak czy inaczej wyjdzie, nie? Ale mówię, nie chcę tu nikogo wprowadzić w błąd, najlepiej jest tam po prostu z każdym ośrodkiem się skontaktować, ktokolwiek by nie chciał gdzie szkolić się i po prostu spytać, to powiedzą, nie? To nie jest tajemnica handlowa. No ale jak ty robiłeś ten kurs, to wiedziałeś, że finalnie będziesz latał w LPR? To już było tylko takie i wyłącznie założenie, że był fokus na to i nie ma innej opcji, nie? Ja już jak do LPR-u, tak? Chciałem. Czy na prywatny gdzieś tam sektor? Znaczy, nie miałem żadnego zapewnienia. Ja się nastawiłem, że nic innego nie wchodzi w grę. I tak to robiłem. A to z tego, co tutaj w zapowiedzi też było, że latałeś, jakieś dziwne rzeczy robiłeś. Tak. Tak już tam pozdawałeś te wszystkie rzeczy. To było w ramach praktyk, czy odpłatnie? To było w ramach tak de facto zdobywania nalotu. Bo pilota definiuje się najprościej ujmując, ile ma godzin nalatane. I różne prace wymagają różnego doświadczenia właśnie lotniczego w godzinach zawartego. Na przykład do tego HEMS-u potrzeba mieć 1000 godzin nalotu dowódczego. Czyli, bo loty szkoleniowe to są loty szkolne i to się nie wlicza się do nalotu dowódczego. Do ogólnego tak, ale nie do czyli dowódczego. Czyli dowódczy to jest takie, że ty tam jesteś sterem, okrętem, żeglarzem. Tak, tak? Jest, tak jest. W ogólnym rozumieniu tak. No i 1000 godzin to dużo. Jeszcze u nas przepis mówi, że można mieć 500 godzin, maksymalnie 500 godzin na samolocie i minimalnie 500 na śmigłowcu, żeby spełnić te 1000 godzin lotu dowódczego. A to z tego powodu, że samoloty są tańsze, w związku z tym to jest taki jak skrót, troszeczkę jak ktoś robi właśnie, idzie po cywilu, nie korzysta z żadnych tam wsparcia, powiedzmy, państwa, szkoły czy coś, no nie, i chce zdobyć jakoś ten nalot, no to jest jakaś tam droga. Że już miałem tą licencję samolotową, trochę polatałem, to też mi było w związku z tym troszeczkę łatwiej, nie. No i to był pierwszy wyjazd, na którym, to co mówiliśmy, zrobiłem to szkolenie, wylatałem 112 godzin, ja też tam na egzaminie nie poszedłem na te minimalne 45, bo mi się nie śpieszyło, nie. Ja powiedziałem, że mogę pójść później, bo i tak chcę nalatać te godziny, więc co za różnica, czy skoro mi nalot dowódczy się liczył, instruktor mi tam te wszystkie czeki podpisywał. Pamiętam, że nawet podpisał jakiś taki endorsement, że mogłem latać tym Robinsonkiem przy chyba wietrze tam 25 węzłów, coś takiego, nie? Coś trzeba by mieć oddzielne szkolenie. No miałem ciśnienie, żeby latać, a wiało, no to mówi, dobra, to ci zrobię takie szkolenie i mam w tej pierwszej książce normalnie endorsement, że tam przy jakimś silniejszym wietrze mogę latać. Tym małym sprzętem, co jak mały sprzęt, silny wiatr, no to jest znacznie trudniej, nie? Bo mniejsza masa to go wozi, robi co chce czasami po tym niebie. Zdałem tą licencję, później pojechałem jeszcze raz, zrobiłem zawodową licencję, bo to zrobiłem turystyczną. No i na tyle dobrze mi to wychodziło, że zaproponowali mi pracę tą właśnie dziwną, te aligatory, zbieranie jajek aligatorów. No właśnie, na czym to polegało dokładnie? Czy był człowiek z tobą, czy tak. Ty musiałeś gdzieś tam podlecieć, tak? Tak, to latało się po Florydzie, to też tak, to nie brzmi Floryda, ale to bagno, nie? To tam
żadna plaża, żadne tam nie wiadomo co, to po prostu bagno i... A po co im te jaja w ogóle? Latanie po bagnie. Na fermę gość zbierał i po prostu sobie hodował te aligatory. W zależności od tego, jakiego potrzebuje, to mówił, że tam od pół roku do dwóch lat se hodują takiego aligatora na skórę, nie? Hodowla. Może szokować, ale u nas też tam wiele skór tam bydlęcych, świńcych, no nie, jeśli wieprzowych idzie na jakieś tam przemysł i coś z tego robią i u nich to też... Czyli jakie ty miałeś zadanie? I tak sobie hodowali te zwierzaki. A ja miałem zadanie, początkowo to wyglądało tak, że mieliśmy jakiś tam wytyczony obszar z marszu określony, jakaś tam działka po prostu, tak? Po tej działce latamy, określony właściciel miał zgodę na tej działce tam zbierać te jajka i pierwszy dzień, dwa, trzy, w zależności jak duży to był obszar, to lataliśmy i szukaliśmy gniazd. Się latało tam, no to strasznie nudne było zajęcie. Już w tym momencie też myślałem, że przysnę, nie? Właśnie, ciekawym jak wygląda gniazdo aligatora. To jest kopiec taki traw, patyków. To później jak się parę razy człowiek opatrzy, to już potrafi to bez problemu znaleźć, nie? I nawet wie mniej więcej gdzie szukać. A goście to już nawet w kilku tam, może 5% tego, co znaleźliśmy, to oni już mówili, że co roku w tym miejscu właśnie ma pod tą palmą, czy tam coś, nie? Te gniazdo. No i szukaliśmy tych gniazd, które były grzebane z patyków, ziemi i trawy, bo tak one to robią. Nadlatywaliśmy, zawis, on markował na GPS-a i leciliśmy dalej. No i jak on już zbierał gromadę tych marków. Ale to tak, jak ty byłeś w zawisie, to on wyskakiwał wtedy i tam robił kipisz w tym gnieździe, zabierał te jajka? Nie, zaraz do tego dojdziemy. Później to, bo to w ogóle wszystko jest normalnie z IFF-a. Te marki wysyłali do jakiegoś tam swojego oddziału środowiskowego, amerykańskiego. I oni powiedzieli, ok, 80% z tego możecie zabrać. No nie? I my 80% później do tych gniazd tam oni typowali, które i lataliśmy. No i ja miałem zamarkowane, które numerki i do których mam latać. No i to wyglądało tak, że jechaliśmy sobie na tą działkę. Był tam biolog, który przeglądał te jajka. Był oczywiście samochód z paliwem. No i było dwóch, trzech, którzy to zbierali. I to wyglądało tak, że z mojej strony trzeba było jak najbliżej wylądować tego miejsca. Jak najbliżej gniazda, wysadzałem gościa, leciałem po kolejnego, zawoziłem go do kolejnego gniazda i albo leciałem po kolejnego, albo wracałem po tego pierwszego, zawoziłem z powrotem do bazy, wymieniał pojemnik, zawoziłem go do innego gniazda, wracałem po tego i tak w koło, no nie? A trzeba było... Takie to latanie było. Z tych lądowań dziennie to było... Nie wiem. Bo to lataliśmy odcinki 3-minutowe. Wszystko blisko było siebie zorientowane, więc... Ja już tam traciłem rachubę, ile tych lądowań było. A ile wylatałeś godzin wtedy? Na tej misji? Sporo. Pozysku jaj? Sporo tam, ponad 100 godzin. To dużo było, nie? Dużo było w krótkim okresie czasu i to fajnie to wyszło. No, trochę tam też szczęścia w tym wszystkim też miałem, że... Miałeś jakieś takie niebezpieczne sytuacje związane z pilotażem? Tam praktycznie każde lądowanie miało taką specyfikę, bo się lądowało w ciasnych miejscach. Sprzętem Robinson 22 nie ma dużo mocy. To jeszcze było Floryda, czerwiec, lipiec, ciepło, wilgotno. Duża wysokość gęstościowa i ten sprzęt, ja tak obstawiam, że z marszu 20% tracił... A co to jest, znaczy wysokość gęstościowa? Wysokość gęstościowa, no to jest... jakby to najprościej ująć... widzisz? Widzisz, jak to prosty kosoklep zada trudne pytanie? Zastanawiam, jak to najprościej ująć. Żeby mu wytłumaczyć? To jest może, jak bardzo nasza atmosfera w danym miejscu odbiega od atmosfery standardowej, przy której siła nośna i moc jakby jest generowana troszeczkę trudniej. Jeżeli mamy powietrze cieplejsze to i wilgotniejsze, to trochę mniej tego powietrza jest dostarczane do silnika i w związku z tym jest mniej
generowana moc. No nie? To też często gęsto, jak ktoś jeździ czasem wysoko w górach samochodem, to może zauważyć, że ten samochód gorzej chodzi, nie? Ma mniej mocy, albo jest mocno gorąco. To też jest ten duży problem. I tak samo siła nośna też jest gorzej wytwarzana w takich warunkach, no nie? Jakby czyli jakby przez tą wilgoć ten jest... Jakby to te powietrze skrócie, jest gęstsze, no nie? Jest, no znaczy gęstsze, no jakby finalnie moc jest mniejsza generowana z tego powietrza, które tam otrzymujemy. To chyba tak, myślę, że najprościej wytłumaczyć, żeby nie wnikać w całe tabelki i te aspekty. No i to też, ja tam jak pojechałem, to schudłem też 10 kilo, nie? Bo waga to robiła duże znaczenie, tam paliwa braliśmy do 40 minut lotu, żeby móc wylądować w tych ciasnych miejscach, bo było bardzo ciężko. Gdzieś brakowało mocy temu śmigłowcowi, trzeba było milkować go co róż, bo inaczej nie chciał wychodzić. Jeszcze ja się przyłożyłem, ale załoga się nie przyłożyła do wagi, nie? Dwójkę miałem ciężkich. Jednego miałem takiego fajnego, leciutkiego gościa. Matt, jego dziadek był Polakiem. To było czuć. To było czuć jak diabli. No, że co, ciężki był? Nie, nie, to był chudy szczur, 50 kilo, chłopaczek, ale łańska fantazja była w nim wyczuwana, nie? I to bardzo. On, madman. Oj, strasznie, nie? Tak się naparzał z tymi aligatorami. Pamiętam jedno takie zdarzenie. Wysadziłem tego chłopaka, tego Mata, właśnie przy jednym ogrodzeniu. Bo takie tam znalazłem najbliższe miejsce do lądowania przy tym gnieździe. Bo często gęsto aligatory, to większość terenu Florydy to jest po prostu usiana jakby kanałami melioracyjnymi i oni po prostu osuszają dany teren i robią z tego sobie jakąś hodowlę drzewek, bądź wypasają bydło, nie? Aligatory nie biorą bydła. Za duże. Człowieka też nie trącą, póki nie jesteś skaleczony. No i akurat gdzieś wylądowaliśmy przy tym przy ogrodzeniu i metr od tego ogrodzenia stał, to było wysokie ogrodzenie, z 1,5 metra, 1,80 m drewniane, nie? Już nie wiem, co one tam robiło w środku pola, trochę dziwnie to wyglądało, ale taki było. I stał metr od tego ogrodzenia ten aligator z taką paszczą, nie? Rozgawiedzioną. I ten chłopak sobie przeskoczył, nie? Obok tego aligatora. Oni mieli takie rurki PCV cienkie, którymi tam trochę klepali po pyskach te aligatory, żeby dostał parę szotów i uciekał, nie? No i on właśnie tutaj przeskoczył, a wcześniej do nas w ogóle zadzwonił do któregoś tam gościa, który już na mnie czekał do kolejnego lotu, że ma problem. No to on do mnie, chodź, jest problem, lecimy tu i tam. No dobra, w to samo miejsce. No i akurat staliśmy w zawisie, widzieliśmy tą całą sytuację. Ja to pierwszy raz w tamtym miejscu, to miałem problem utrzymać ten zawis. Ze śmiechu. Po prostu jak patrzyłem na całą sytuację, to normalnie to wyglądało karkołomnie, ale tak mnie rozśmieszyło, że nie mogłem, że się, no, chichrałem pod nosem. Tak naparzał się z tym aligatorem, jeszcze później na niego nakrzyczał. Oczywiście jakiś okrzyk miał bardzo amerykański do tego. Że szok, ale on to był taki, czuć było, że jaja z kisielu mógł z żelaza, nie? Znaczy, przepraszam, jaja z żelaza mógł z kisielu. To ile czasu zajęło ci to wszystko? To z tymi jajami i z tym, że to wszystko wylatałeś, że zacząłeś pracę w LPR? W lotniczym pogotowiu pracuję 9 lat. Bo zacząłem jako mechanik i dłuższy czas byłem mechanikiem. Na śmigłowcach się wyszkoliłem, tam pierwszą licencję to w Stanach w grudniu 15. Później w 17 roku chyba zrobiłem zawodowo, a w 18 poleciałem na aligatory. To troszkę tak się rozwlekało, no bo to też tego doświadczenia miałem mało, to ciężko było na początek coś tam zrobić, to później musiałem zrobić konwersję licencji amerykańskiej na europejską. Po drodze się zmieniły przepisy, musiałem wszystko zrobić od zera. Tylko nalot został mi uznany, a doświadczenie nasze szkolenia w NIE musiałem od nowa odlatać. No nie byłem zadowolony, ale nie miałem wyboru. To się wiązało też z dodatkowymi opłatami? Trzeba było swoje odlatać, czyli zapłacić szkoleniowo, nie? To było takie, no powiem dotkliwe, ale okej, trudno, nie? Kolejny kredycik jedziemy, no już
w tym momencie to nie ma, wiesz, kroku w tył. To już jest absolutnie za późno. Poza tym powiedziałem, że no ja to dobnę do tego. Nie? Ja to zrobię. Koniec. Ale też mi troszkę długo się zeszło. Tu też jakby muszę sam jakby siebie zrugać. Ja troszeczkę chciałem zbyt wiele rzeczy na raz robić. I jednocześnie rodzina, dom, nauka do tych licencji, które do licencji zawodowej, która no, wymaga dużo czasu. Tam po prostu trzeba naprawdę się oderwać od wszystkiego i te pół roku życia, jak to ktoś kiedyś powiedział, to jest prawdą. Nic innego nie robisz, tylko się uczysz. I wtedy okej, są nibusowie. Ja nigdy nie byłem mocny z nauki, tak jak ja ci powiedziałem. Ale czego, jakich przedmiotów się uczysz? Co jest właśnie potrzebne? Wiesz co? Jest... I czy to jest przydatne też w życiu, tak no, prywatnie, nie? Poza... Jest... trzeba zdać 14 chyba przedmiotów w urzędzie. Prawo lotnicze, człowiek możliwość ograniczenia, flight planning, procedury operacyjne, nawigacja zwykła, radionawigacja, łączność. Nie chcę wszystkich wymieniać po kolei. Tego jest około 14 przedmiotów. To wszystko trzeba zdać. I teraz każdy przedmiot, mniejszy, większy, różnie jest. Meteorologia. To chyba największy przedmiot, ale wcale nie najtrudniejszy, ale masz bazę pytań około 2000, nie? I baza bazą, a i tak nie zawsze ona się pokrywała, nie pokrywa i też trzeba mieć dużo ogólną wiedzę w tym temacie, żeby to zdać. Oczywiście wszystko jest po angielsku. Na tym poziomie. Łatwizna. Tak, łatwizna. To się nie dziwię, że dla odmiany w Stanach przystępujesz do jednego dużego przedmiotu na licencję turystyczną, tam to jest 600 pytań, a na licencję zawodową też jeden duży przedmiot i tam masz chyba bazę 2500 pytań. I próg zaliczenia w Stanach jest 70, a w Europie jest 75. To co można powiedzieć, że na jak gdyby na tej podstawie europejscy piloci są lepiej wyszkoleni? Czy to jednak praktyka jest? Znaczy, teoretycznie to na pewno pod tym kątem. W Stanach, tak zauważyłem, jest więcej takiej praktycznej wiedzy, której operacyjnie pilot wykorzystuje i na to też kładą duży nacisk. Na samych egzaminach też jest, no moim zdaniem, trudniej w Stanach. Trudniej, bo jest po prostu... Pamiętam, że do pierwszej licencji, jak zdawałem, to usiadłem i ostrzegali, że tak będzie. Ten oral exam, można sobie tam odpalić na YouTubie, bo z YouTube'a się przygotowywałem do niego. Patrzyłem mniej więcej jak jest, co goś pyta. I mimo, że masz zdaną teorię, to siadasz sobie z egzaminatorem do ławeczki. Mnie faglował 3 godziny, nie? Później powiedział to dlatego, że po prostu w tak krótkim okresie czasu to zrobiłem. Nie wiem, na ile to było prawdą, na ile nie, ale widać, że chyba tam wyczuwał może jakiś szwindel czy coś. No nie wiem. Ale maglował mnie 3 godziny i zadawał pytania przeróżne. Z całego jakby działu, który mnie obejmuje tego lotniczego. Z każdego przedmiotu coś zadał pytanie i trzeba mu tam odpowiedzieć. No fakt, że mieliśmy tam chwilę przerwy po 3 godziny, to wiesz, woda, coś tam i tak dalej. I dopiero po tych 3 godzinach żeśmy podeszli do śmigłowca i... Kontrola śmigłowca, sprawdzenie, wszystko po kolei jak trzeba i dopiero lot, nie? I tam w ogóle mówią, że jak dojdziesz do śmigłowca, to już jest taki pierwszy sukces, nie? W Stanach. Że tak to wygląda. Wiele osób w ogóle nie dochodzi do etapu podejścia do śmigłowca na tym oral egzamie. Po prostu są oblewani czy coś, nie? No, są takie podchwytliwe zagrania jak na egzaminie na prawo jazdy, że na przykład wiesz, tu masz ustąp, przystąpić się nie zatrzymałeś, a mówisz, żeby jechać. Nie. Aczkolwiek miałem takie nietypowe zagrania, nietypowe akcje, bo to jest dobry przykład. Ja zawodowo zdawałem 2 razy w Stanach. 2 egzaminy miałem, bo pierwszy blałem. A dlatego, że gość kazał mi z autorotacji wylądować na pasie, no i tam ja zrozumiałem, że na pierwszych pasach, bo na pasach betonowych masz pasy rozstawione co jakoś tam odległość, które oznaczają konkretne odległości. No nie, w ten sposób jakby nie mając mapki lotniska, możesz po samych pasach mniej więcej oszacować jego długość i szerokość. I ja zrozumiałem, że mam zrobić autorotację na pierwszych pasach. Okej, zrobiłem to, nie? Zrobiłem to
I wylądowaliśmy i taki, wiesz, zadowolony z siebie, dumny, bo jeszcze elegancko na linii, tak chciałem, wyszło, super. On mówi do mnie jeszcze raz. Myślę sobie, chcę sprawdzić, czy jest powtarzalność. Okej, okay, to jeszcze raz, nie? Zrobiłem to i później kazał mi taxiwayem, czyli takim pasem równoległym do pasu startowego, którym samoloty kołują, wrócić do portu i kazał mi pod wiatr hawerować tyłem. I powiedział, maska ci nie może kiwnąć się o 20 stopni. Co jest w sumie przy takim śmigłowcu, przy silnym wietrze w tyłek trudne. Bo to słabo lata pod wiatr, w ogóle jest najtrudniejszy, najgorszy i generalnie unikamy tego. Zawsze latamy pod wiatr, jeżeli to jest możliwe. I lądujemy i startujemy. Albo maksymalnie, na ile to jest możliwe w jego osi. No i tam się napociłem sporo, nie? Wracamy do tego portu, wyłączamy, on mówi, no niestety fail. Jak to fail? Mówi, mówiłem panu na drugich pasach lądować. Przepraszam, ja zrozumiałem, że na pierwszych, jak pan powiedział jeszcze raz, to ja powtórzyłem to samo, nie? Mówi, to nic, nie zrozumieliśmy się, proszę przyjechać jutro, $400 więcej. No tak popatrzyłem, no trudno, nie? Fakt, tak, niezrozumienie języka to był mój problem, nie? I za taką rzecz, która mogłoby się z naszego punktu widzenia wydawać drobna, oblali, ale nie zrobił tego złośliwie, tylko po prostu było niezrozumienie, nie? Czyli ja musiałem mieć i umiejętności manualne, ogólną wiedzę i też językową na tyle, żeby zdać ten egzamin, żeby się ruszać przy tej przestrzeni. I to był eliminator. I dlatego dwa razy to zdawałem. No jak już zdajesz te wszystkie egzaminy, to jak trafiasz do LPR-u? Do LPR-u trafiłem w sposób taki, że w międzyczasie w firmie też, znaczy ja już tam wcześniej gdzieś tam chodziłem, się kręciłem przy tym temacie i jakby tam było wiadomo, że latam i gdzieś tam bym chciał kandydatować, więc ogólnie wiedza w firmie była, a firma w międzyczasie jeszcze powstał w firmie program, bo mieliśmy braki personalne na tamten czas i firma zrobiła program taki podlotowy dla ludzi, którzy już mają doświadczenie i brakuje im tam czy 100 czy 200 godzin, no nie? I mają żeby związać takiego człowieka umową na tam lojalką na ileś tam lat i żeby jakby pomóc mu dolatać te godziny, no to firma właśnie kupiła z odpowiedniego programu śmigłowce i samoloty i można było dolatywać w firmie, dolatać do tego 1000 godzin. Ja tam chyba 180 godzin dolatałem w firmie, jeżeli dobrze pamiętam. A tak jeszcze udało mi się gdzieś tam właśnie na drutach polatać i coś tam jeszcze gdzieś tam nazbierałem. To spełniłem te minima i jakby firma no, w jakiś sposób tą warunkowo przyjęła na to szkolenie i w sierpniu ubiegłego roku jakby rozpocząłem, nie przepraszam, w sierpniu 22 rozpocząłem przeszkolenie na początek na typ śmigłowca EC-135 i później każdy kolejny etap, który w firmie tam u nas jest dosyć rozbudowany, przechodziłem, zaliczałem i aż do lańczeków i w maju zdałem. Się śmiałem, że jak już czekałem na ten lot egzaminacyjny, to była akurat koronacja króla Karola i akurat tego dnia nie było żadnego wezwania, ale na drugi dzień akurat mieliśmy wezwanie. Pamiętam to, wieś się nazywała Florczaki, a dlatego się uśmiecham, bo to jest blisko nazwiska szefa operacyjnego pilotów. Więc tak się śmiałem, że los tak chciał. To pierwszy raz jak lecisz na akcję, to już lecisz taki spełniony jako pilot lotniczego pogotowia ratunkowego? To przyznam się, że lekkie takie rozluźnionko to miałem, ale szybko życie tam dostałem pstryczkę w nos, że trzeba się na nowo Pierwszy był właśnie tyle fajny, że jak poleciałem z tą ekipą, z którą już latałem, to właśnie powiedzieli, że lepiej niż na nadzorach, nie? Czyli, że już tak było widać, że bez tej... Zawsze jakaś to presja jest, że ktoś ci patrzy na ręce, czy się zastanawiasz, czy dobrze podejmiesz tę decyzję i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy był naprawdę bardzo fajny, aczkolwiek jest taki dosyć dziwny, bo latasz chyba tam 105 godzin, nim polecisz solo, tak de facto.
to dużo, bo przeszkolenie na przykład na typie jest 15 godzin i już poniekąd możesz latać solo, czy tam 15, czy 20, już nie pamiętam. A tutaj to bardzo się rozciąga, bo cały czas latasz z kimś. Najpierw robisz typ, później robisz tam loty dzienne po lądowiskach szpitalnych, loty nocne po lądowiskach szpitalnych, 30 godzin. I cały ten etap, potem jeszcze trzeba zdać oczywiście kilka tam testów w locie i wchodzisz do linii, latanie pod nadzorem na około 60 godzinie tego nalotu. Około tak wychodzi. I później trzeba 45 bądź 60, chyba teraz ograniczenie do 45, wylatać właśnie pod pilotem, razem z instruktorem lub z pilotem nadzorującym, który cię przy tym cały czas ocenia, nadzoruje i tak dalej. To nie jest tak, że masz ten etap i hej, nie. Jakby jeszcze jest pilot, który ci uczy tej roboty. Czyli wprowadzenie jeszcze do. Tak, wprowadzenie i na tym wprowadzeniu jesteś cały czas oceniany i nie masz gwarancji, że to zdasz, tak? Jak coś będziesz popełnił błędy, to panu dziękuję. No ale nie ma żartów. W końcu wozisz ludzi i to jeszcze, którzy potrzebują pomocy. No nie ma i też jakby specyfika tego latania, że nigdy nie wiesz, gdzie polecisz i decyzje podejmować trzeba szybko. I w razie czego to zmieniać tę decyzję, nie? Jeżeli coś źle podejmiesz. Miałem przykład ostatnio, lądowałem zderzenie czołowe pod suwałkami. No i stoi strażak, wiesz, sprowadza mnie. No i okej, przymierzyłem się, ale patrzę, że w to miejsce, w którym mnie sprowadza, to jest 15 metrów od miejsca reanimacji. To mówię, ja to wszystko wydmucham. Mówię, nie będę w stanie reanimować tego człowieka i wylądowałem za nim. I tak de facto to finalnie było trzecie miejsce, które wybrałem, nie? Postępowało dosyć szybko po sobie, ale trzeba było szybko zmieniać decyzję, nie? Podlatujesz tutaj, widzisz krzywo, coś tam jest nie tak. Kawałek dalej niby bezpiecznie, ale jest taki dół, przez który musieliby przejść lekarz z ratownikiem. No to gdzieś tam na drodze wylądowałem obok tego wszystkiego, nie? A i to jeszcze było problemem, bo najechali, droga była zablokowana przez straż pożarną, przez karetki i wiesz, goście chcieli chodnikiem objechać to wszystko, nie? I nagle patrzę, że dwóch cofa. Stoję w zawisie, blisko tam wszystkie przeszkody i tak dalej, no na bok już się nie przemieszczę, mogę tylko do góry. I patrzę, że cofają. No i nie wiem, co zrobił. Dopiero strażak gdzieś tam podszedł, ich tam zatrzymał, to okej, dopiero wtedy wylądowałem, nie? Także ta zmienność decyzji jest duża, nie? Ile jest osób na takim pokładzie? Maksymalnie ile może być z ekipą? Maksymalnie jest to załoga czteroosobowa. W takich na przykład lotach, jak mówiłem wcześniej, nadzorowani, gdzie jest dodatkowy pilot, który cię nadzoruje, jest ten właściwy pilot, który leci, jest ratownik, jest lekarz. A taka normalna załoga to jest właśnie trzyosobowa, pilot, ratownik, tak zwany czach, członek załogi HEMS. I właśnie medyk, lekarz. Czasem właśnie są te czteroosobowe załogi, jak zostawiamy jeszcze dodatkowy fotel, czy są line-checki, czy może dyspozytor z nami lata, żeby zobaczył, jak wygląda nasza specyfika pracy, czy wdrażamy nowego lekarza, czy nowego, przepraszam, ratownika, nie? To zależy. A masz już prowadzić takie własne statystyki, albo tą firmie prowadzą, ile już ludzi zwiozłeś? Na pewno. Ale ilu, to nie wiem. No tak jak powiedziałem, ja zaliczyłem, jakby zostałem dopuszczony do lotów samodzielnych mniej więcej w połowie maja. Więc no jakby całkowicie w HEMS-ie nie mam jeszcze dużego doświadczenia. Ja się cały czas uważam ja sam w sobie, nie? Jako tak trochę za jeszcze początkującego. A jak sobie radzisz z takimi ciężkimi sytuacjami, nie? Że tam są rozwaleni ludzie, albo są też śmiertelne wypadki i tak dalej, nie? To chcąc, nie chcąc, to widzisz, bo jesteś jednym z pierwszych i jesteś dość blisko tego zdarzenia. Tak, no bo jakby to ja też tam chodzę i pomagam załodze, przyniosę co potrzeba, jakby no moim obowiązkiem jest po wylądowaniu przede wszystkim pilowanie śmigłowca, ale też i pomaganie załodze. Czasem trzeba przynieść inny plecak, respirator, czy deskę, czy noszę, czy cokolwiek. Więc jakby tam staram się być maksymalnie pomocny, ale też i nie przeszkadzać, bo tam na miejscu, jak już się dzieje, to się dzieje tam. Po prostu nie chcę im wchodzić w słowo, nic przeszkadzać, bo nic nie pomogę za dużego, chyba że powiedzą, weź, nie wiem, trzymaj, coś tam zrób, to okej, ale tak to się tam nie wtrącam, tylko chodzę, patrzę. Jak to znoszę?
Myślę, że trochę życie mnie już tam przyuczyło takie rzeczy może trochę bardziej znosić. Bo niestety, ja już syna swojego ratowałem dzień przed pierwszymi urodzinami, nie? Który się wiesz, zadławił. I żona tam, no, trochę wpadła w taką panikę. Ja zobaczyłem, co się dzieje, dzieciak od razu siny, to pierwsze co, wziąłem go i zacząłem już klepać, tak? Czyli tutaj kładzie się brodę tego dziecka w tą łódeczkę i takimi szotami próbuję, żeby odkrztusiło. Wlałem młodemu bez umiaru, nie? Ale pomogło, połknął. No ale w międzyczasie to chwilę trwało, chyba z minutę czy coś. Wiesz, nie jest miło, nikomu nie życzę takich przeżyć. No właśnie, ale to jak już jesteśmy przy tym, to ktoś cię tego nauczy? Wy macie jakieś dodatkowe przeszkolenie jako piloci? Wiesz, to akurat było... mamy szkolenie okresowe co roku, gdzie omawiamy rzeczy szkoleniowe, nowe rzeczy, jakieś tam przypadki i między innymi jest w tych szkoleniach okresowych pierwsza pomoc. I to jeszcze jako mechanik. Pamiętam, chłopaki nas zapytali, bo coś tam poprzerabiliśmy, jakieś aspekty pierwszej pomocy i tak dalej. I pytają, co chcecie jeszcze zrobić? No to ci, co dzieci mieli, no to pierwsza pomoc, zachłyśnięci. I wtedy to pokazali. I wtedy zrobiłem to chyba machinalnie, niewiele się na tym zastanawiałem. No ale akcja była, wiesz, gruba, bo głos ci się łamie, żona ci obok krzyczy, bo no, kto by nie krzyczał, tak? A ja jeszcze mówiłem, co ma robić, że mówię, telefon 999, nie? Kilka razy i powtórzyłem, na tyle spokojnie idę potrafiłem, chociaż nie wiem, ja tam było we mnie spokoju. I no i ona zadzwoniła i później, co mówić, nie? Mówię, powtarzaj adres i dziecko zakrztuszone. Adres, dziecko zakrztuszone. Sam to jakby krzyczałem w sumie do telefonu, ale zaskoczył młody, zaczął płakać i oni już tam powiedzieli, dobra, to już proszę przyjechać do nas na spokojnie, nie? No i myślę, że takie doświadczenia może trochę zahartowały. Może tym wszystkim trochę pomagają. No ja też niestety musiałem ojca wynosić, nie? Na rękach takiego już umierającego. To nie było miłe doświadczenie. No i jak tam zalatuję na tę misję, to... szczerze powiedziawszy, jakby jeszcze nie było jakoś coś, co by jakoś mi mocno, wiesz, strzepnęło. Ja też trochę popatrzyłem... No mówią, że dzieci najbardziej. Tak, to ruszają. Też miałem kilka takich przypadków. Jeden taki szczególny, gdzie... 3,5-roczne dziecko ktoś wsadził na konia na festynie odpuście. Odpust, bo to pod kocią było. I to dziecko spadło. Wiesz, konie je kopnął w głowę, nie? Słabo, nie? Słaba taka akcja. Przeżyło? Tak, przeżyło, aczkolwiek tam chyba ciężkie losy te dziecko czekają, nie? Bo no tam mówili, że później tam lekarze, wiesz, ja tam się nie znam, nie, tylko mogę powtórzyć, co mówią, że tam duże już później obciążenie jest padaczkowe i tak dalej, że takie dziecko może już nie być samodzielne do końca życia. I tam też była akcja taka sobie i przyznam się, że jak już to usłyszałem, no to tak wstępnie jakoś podświadomie wiedziałem, co tam będzie, że na pewno festyn, wszyscy dobrze się bawią, siedzą pod parasolkami i sobie spożywają i po prostu takie coś się wydarzyło. I tam jak, dokładnie jak zalecieliśmy, to samo. Dosyć ciasne miejsce, ale na tyle byli ogarnięci, że jak festyn, to oczywiście były to dmuchańce, to spuścili i trzymali je. No to okej, wylądowaliśmy tam bardzo blisko tego wszystkiego, ale obok ludzie podnosili i czekali, aż im pianę stłuchniemy, nie? Jednak dużo jest podmuchu od tego wirnika. Jak mamy całkowicie startowej... no, przyjmijmy, że do Fautola 2910 masy całkowitej, chociaż przy tej temperaturze było mniej, no to takie 2,5 tony podmuchu idzie, nie? Tego wiernika tu dużo. To jak strażak nas czasem sprowadza, to tak zapiera się zdrowo, żeby go nie wydmuchać. Ile mamy w Polsce na dzień dzisiejszy śmigłowców w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym? Bo to w ogóle tak ruszyło od któregoś momentu, że te pogotowie lotnicze zaczęło się pojawiać na niebie i już teraz ludzie chyba przywykli do tego, że leci LPR, nie? Sam ja tu mam, bo obok jest szpital Jana Pawła i dość często tutaj. Blisko Balic, nie? Tutaj to tak. Na podejściu. To sobie wyobraź, że jak my mamy najwyższy priorytet, jak lecimy. HOSP jest najwyższym priorytetem lotniczym. I jeżeli zajdzie taka potrzeba, to samolot pasażerski, jeżeli będzie leciał śmigłowiec z pilnym pacjentem, to pójdzie na drugi krąg, nie?
drugi krąg dla samolotu to jest, już nie mówię o 20-40 tysięcy euro, coś takiego, nie? Nie wiem do końca, tylko powtarzam to, co usłyszałem, nigdy tego nie weryfikowałem. Ile mamy sprzętu? Już jeśli nie mylę, jest 27 śmigłowców. 27? Tak. To sporo. Z twojego punktu i ogólnego ludzi widzenia może się wydawać, że tak. Mamy 21 baz, w tym jedna sezonowa. Mam nadzieję, że się nie mylę odnośnie tych 21. Są porozmieszczane, wiesz, w różnych regionach. No nie? No, tutaj, tak jak zauważyłeś, masz Katowice, jest na Muchowcu, jest baza Sanok. Tutaj akurat jest dosyć gęsto na południu z uwagi na duże zagęszczenie ludzi. Nie? To jest tu więcej ludzi i tego latania, te bazy relatywnie więcej latają niż takie Suwałki, które, o czym osobiście ubolewam, no, mają statystykę jedną z mniejszych. No, ale mamy dużo region, promień operacyjny wycięty przez Litwę. Małe zagęszczenie ludzi, też mamy specyficzny mikroklimat na lotnisku, że potrafi u nas mgła czasami stać do połowy dnia, gdy nie polecimy. Ostatnio do 12 było zamglenie i czerwona pogoda, cała Polska stoi, wiesz, na żółta, zielona pogoda, a ja na czerwonej stoję. To w sumie trudno. Nie masz na co narzekać, bo się nie narobisz. A robota nie jest wiesz, bezpieczna. Co, tak, aczkolwiek no, miałem syndrom młodego. No tak, musisz latać. Chciałbym latać, nie muszę, chciałbym latać i jakby też oczywiście nie, absolutnie nie przeginam w tym, że chcę, napinam się, lecę mimo wszystko, bo jak trzeba to zawracam, nie? Nie mam z tym problemu, nawet gdzieś ostatnio lądowałem zapobiegawczo w polu, trzeba było, to się lądowało, nie? Po prostu nie mam potrzeby gięcia tego wszystkiego, ryzykowania, po co ryzykować, tak? Tym bardziej, że akurat to był powrót, no to w ogóle bez sensu, nie? Przedzierać się przez niewiadomo jaką pogodę. A jakby no ktoś, i teraz no. Mówisz 27 śmigłowców, to jest dużo. To teraz zobacz tak, że mamy w sezonie 22 bazy, zostaje 5 śmigłowców. Z czego minimum 3 stoją na serwisie, minimum, bo co rok trzeba zrobić serwis śmigłowca, minimum raz w roku jest. No oczywiście tam są różne interwały, ale roczny jest największy. Trzeba obsłużyć ten śmigłowiec, musi być śmigłowiec do szkolenia, bo cały czas robimy jakieś, czy co rusz wdrażamy, czy to nowego ratownika, czy pilota, czy cokolwiek innego. Musi być śmigłowiec w zapasie, bo gdzieś dobrze, żeby wiesz, przynajmniej w każdej jednostce obsługowej stał w zapasie śmigłowiec. I nagle robi się tego sprzętu bardzo mało. Robi się napięte po sam guzik. Finalnie, z tego co słyszałem w firmie, to powinniśmy mieć minimum 20% chyba więcej, żeby tak pełną zdolność operacyjną mieć zapewnioną. Jakby żadna baza u nas nie stoi, wszystko działa, ale teraz też jest trudny okres po tym COVID-zie, jest problem z częściami do śmigłowców między innymi i to jakby wpływa na to, że bardzo trudno chłopakom jest to spiąć, nie? Tam planowanie, obsług. Dlaczego jest sprzętu. Problem z częściami? Jak wszędzie. W każdej branży teraz, jeżeli gdzieś wejdziesz trochę bardziej taką specyficzną w związku z tym, co się powydarzało, COVID, wojna na Ukrainie i tak dalej, spowodowało, że dostępność rozmaitych części materiałów jest mniejsza. Jakość teraz też same stopy, to zauważam, z innych dziedzin są gorsze, nie? Jakby idziemy w drugą stronę cywilizacyjnie, mam wrażenie, czasami. Widać nawet po nowych samochodach. Materiały są używane gorsze. Wyobraź sobie, że w tym prostych śmigłowczykach, których my latamy, Robinsony, w nowych śmigłowcach tam cylindry potrafią się zdarza mieć korozję w środku po 150 godzinach. Prowincje zaworowe są powypalane. To wcześniej się nie zdarzało. Po prostu to jest spadek materiałów, nie? Jakości. Serwis musi być, sprzedaż części musi być. Tak jak i w samochodach. Myślę, że to tam rzeczy gwarancyjne, więc jakby nie są zainteresowani, po prostu gdzieś tak poszła seria i był problem, no nie? I przynajmniej ja tak zauważam z tej działki i z to, co się słyszy, że te materiały są coraz gorsze. No musimy w Świdniku zacząć robić z powrotem nasze śmigłowce polskie. Chciałbym. Jest to możliwe? No, myślę, że sam znasz odpowiedź na to pytanie i tak mi podchwytliwie podchodzisz, nie? A powiedz mi teraz, jakby nas ktoś tutaj oglądał i chciałby zostać
pilotem, to w ogóle jest, jest zapotrzebowanie pilotów LPR-u? Gdzie się zgłosić? Wiesz, przede wszystkim trzeba najpierw spełniać te minima, no nie? Których ci powiedziałem. Trzeba mieć licencję zawodową, trzeba mieć przy okazji tam język angielski, na IKO minimum czwórce zdany. No i trzeba mieć 1000 godzin lotu twórczego. I takie osoby to już wiedzą, gdzie się zgłaszać. No bo ten półświadek, że tak powiem w cudzysłowie, to się zna i każdy wie mniej więcej, gdzie, jakie są te prace i gdzie trzeba się ubiegać. No ale jakie jest tam w firmie? Jest zapotrzebowanie, czy nie ma, czy nie brakuje chętnych? Brakuje, bo wiesz, no jest trochę wiesz, kryzys to... człowieka na rynku pracy, nie? Jest i to na pewno to jest zauważalne, że coraz mniej jest przede wszystkim profesjonalistów, no nie? No w ogóle na TIDO, wiesz, ja sam potrzebuję kogoś wziąć, żeby coś mi pomógł przy jakichś prostych pracach przy domu i sam muszę robić, nie? Bo nie ma, jak jest, to chcę czasem więcej niż ja potrafię zarobić, to mówię, hello, chyba nie tędy droga, nie? No, dlatego pytam. A u nas... przyznam się, że ja osobiście tym jakoś niespecjalnie się interesowałem, tylko tyle, co zasłyszałem, mogę powiedzieć, że przede wszystkim, skoro były braki w pewnym momencie, no to ten program powstał. Ten zapobieżenie, tam, nie pamiętam, jak się nazywa, ale właśnie, że firma stworzyła tą możliwość dolatania takich ludzi, którzy już byli blisko, tak, osiągnięcia tego progu tylko 1000 godzin. Przy okazji mogli już mniej więcej zapoznać się z człowiekiem, zobaczyć, co sobie reprezentuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale będziemy potrzebowali. No nie, ludzie się starzeją, u nas można latać do 60 roku życia, bo tak obejmują przepisy. Jest tam odstępstwo, no ale to po drodze trzeba spełnić tam sporo wymagań, zdrowotne, tam inwazyjne badania i mnie to nie dotyczy, bo ja to jeszcze, że tak powiem, jeszcze trochę mało dorosły jestem do takich problemów. Ale ludzie się starzeją, kadra się cały czas wymienia, się rotuje, to wiesz, to ktoś może badań nie przejdzie, bo zdrowie. Mamy badania w ogóle co rok do 40 roku życia, do pierwszej klasy, a po 40 co pół. Ja jeszcze mam co rok. I wiesz, w końcu sam rozmawiasz z ludźmi, widzisz, co się dzieje w społeczeństwie, jak chorują i tak dalej. I tutaj też jesteśmy taką grupą społeczną, która nas dotyka jakieś tam schorzenia. Ludzie chorują, mają jakieś te problemy, w końcu mogą nie przejść badań, więc jakby firma musi mieć cały czas jakiś tam zapas pilotów, no nie, żeby bo później proces wprowadzenia takiego pilota jest bardzo długi. Więc rekrutacja cały czas trwa, no nie, ale jakie tam firma ma plany? Myślę, że co jakiś czas ogłasza nabór, ktoś się zgłasza i przyjmują, przeszkalają. U nas proces szkoleń trwa w sumie cały czas. Jak to w lotnictwie w sumie. To nie jest tak, że zdasz, jesteś ok, tylko jesteś sprawdzany co jakiś czas. Nie? I słusznie. Przechodzimy do pytań. Jak duże braki w śmigłowcach i ludziach do tej służby mamy w Polsce? Ludzi, myślę, że proces szkolenia cały czas trwa, więc to jest na bieżąco. Jeżeli są jakieś braki, to jest to uzupełniane. I mamy jakiś tam drobny zapas, więc myślę, że to jest ciągły proces, tak? On nie ustanie nigdy, więc jesteśmy stale doszkalani. Odnośnie śmigłowców, to wiem, że jeszcze się wyrabiamy w tym wszystkim, ale w sezonie potrafi być jak dużo z tego latania, to nigdy się nie zdarzyło jeszcze, żeby którakolwiek baza była zawieszona na brak śmigłowców, ale z tego, co tam wspomina Kamo, to jakby mają potrzeby, bo ciągły proces szkolenia, śmigłowiec w zapasie, tak jak powiedziałem, obsługa wcześniej tych sprzętów, no to wymaga, że byłoby dobrze, gdyby było tego sprzętu na pewno więcej. Firma stara się, w ogóle bardzo dużo firm stara się o to, żeby jak najlepiej raz nam się pracowało, byśmy mieli jak najlepsze warunki i też żeby tego sprzętu było, żeby był jak najlepszej klasy, w jak najlepszej formie i no jak najwięcej, nie? Czy poradziłbyś sobie z obsługą śmigłowca wojskowego? W zasadzie... Takim na przykład Apache. Apache. Obsługa każdego sprzętu lotniczego, statku powietrznego polega na tym, że wyciągasz instrukcję i jedziesz, tak? I robisz po kolei punkty. I trzeba mieć przeszkolenie na każdy typ śmigłowca.
Więc przechodzę przeszkolenie, jeżeli byłaby taka potrzeba i nie wydaje mi się, żeby był sprzęt, nieskromnie powiem, z którym bym miał problem w jakiejś obsłudze. Może jakieś bardzo specjalistyczne rzeczy, czy gdzieś awionika, to pewnie tak, bo to nie są dla mnie, jestem mechanikiem, nie awionikiem. To są już te awioniczne zagadnienia dla mnie trudniejsze. To z tym, co zawsze gorzej wyradziłem, dlatego mam taką licencję B1-2, B1-3, B1-4. Nie mam B2, która jest stricte awioniczna, mam dopuszczenie tylko jakichś tam prostych testów. I tak, finalnie, bo nie mogę sobie pójść tak z pola i tego zrobić. Bez żadnego wpisu w licencję, upoważnienia z jakiejś organizacji itd., itd. Więc to jest na tej zasadzie, jakby ktoś mi powiedział, dobra, zrób to i to, tu masz w instrukcji ten dział, to idę i robię, no nie? Ale muszę mieć nadzór wtedy kogoś, jeżeli nie mam tego typu licencji, tak? Jakie są procedury w przypadku śmierci pacjenta w trakcie lotu? Czy lecicie dalej do szpitala i tam przekazujecie denata, czy też lądujecie i ktoś do was dojeżdża? Nigdy mi się nie zdarzyło. Jeszcze. Mam nadzieję, że nigdy się nie zdarzy. Ale z tego, co wiem, raz jako mechanik miałem taką sytuację, że tam przyjechałem na serwis i akurat była taka sytuacja. To jest tak, że ląduje się na bazie i dzwoni się do dyspozytora, mówi się mu, jaka jest sytuacja. Nie leci się do szpitala, no bo tam nie możemy już tego, co wiem, zdać takiego pacjenta. To już nie jest chyba pacjent nawet. Nie wiem. Denat. Okej, okay, denat. Nie wiem, czy to jest prawidłowa nomenklatura. I wtedy przyjeżdża policja, prokurator, taki sprzęt chyba jest jakiś czas zawieszony. No. Myślę, że tam wszyscy starają się, żeby to było jak najszybciej, ale muszą te służby przyjechać i przejąć tą osobę. Czy helikopter ma płozy amortyzowane? Akurat w naszym poniekąd tak, bo płozy równolegle są ze sobą połączone krosztubą, która ma za zadanie przyjmowanie obciążeń, trochę się amortyzuje i delikatnie się rozgina to, co się bada. Mierzy się odległości. Jak bardzo ogon się zbliża do ziemi na płaskim poziomie, jeżeli już zbliża się do granic, to wtedy się wymierza, więc jakby ona częściowo przez swój kształt to pełni rolę w dużym cudzysłowie amortyzatora resoru. Tam jeszcze jest tak, że to na takich specjalnych gumach jest montowane, może chociaż już nie wnikajmy w te aspekty techniczne, bo to by było myślę, że sporo. Ale wymieniałem kiedyś, miałem taką akcję, że wymienialiśmy płozę, bo pękła. Czy zdarzyło się, że byli taksówką dla jakiegoś VIP-a? Nie, nigdy. U nas nie ma czegoś takiego, żebyśmy byli taksówką dla kogokolwiek, tak? Dostajemy wezwanie od dyspozytora. Sami nie możemy wystartować, chyba że mamy może jakiś lot treningowy. Ale ucinając pytanie u samej podstawy, do nas, jeżeli by w ogóle taka sytuacja doszła, no to my nie możemy wziąć na pokład nikogo, kto nie jest zatrudniony w firmie. Jakikolwiek lot by to nie był. Bo czasem na loty techniczne się bierze mechanika i to nie jest problem, tak? Ale czy też może dyspozytor czasami jak jest wdrażany, ale no nie, nie. Jak wygląda procedura w razie ataku duru brzusznego, zwanego popularnie sraczką? Czy latacie w pieluchach? No więc tak. A jeszcze przepraszam, skończę. Pozdrawiam serdecznie gościa oraz pana redaktora Tomasza oraz czarodzieja Gandalf. Dziękujemy bardzo. Za pytanie i za pozdrowienie. No to jak z tym durem brzusznym? W ogóle nazwę Gandalf, odbiegnę od tematu. No siedzi taki hipokryta tam za konsolą i tam, wiesz, układa życie ludziom, a sam nie robi... Prawda, a sam robi... w tym kiedyś wystąpiłem też, w studio. Też, wisi tutaj. Ale jest tak, jak mówię, układa tutaj, coachuje, wiesz, jak trzeba żyć i tak dalej, a tam widzisz, sam widzisz, co robi za tą konsolą, że dłubie w telefonie. Myślałem, że może jakaś biegnie do tego, wiesz, opowie, że stanął na moście bez przepaści i krzyknął już Arnold Pass i rozwalił drogę dla Bardoga, ale szkoda. Nie wiem, nie oglądałem tego odcinka.
Wróćmy do duru brzusznego, bo to dur jest... Brzuszny. Bo to już generalnie... też było pytanie odnośnie lotnika, pilota F-16, że też właśnie są takie zapytania, nie? No siedzisz sam w takim... No słuchaj, przede wszystkim takie coś to generalnie podlega pod niedyspozycję członka załogi i na ten czas dyżur jest zawieszany. I przyjeżdża zmiennik, tak? Jest. Ale ja nie mówię, jak jesteś na tym, tu jest pytanie, jak lecisz... W trakcie. W trakcie to nie wiem, bo nie miałem takiego przypadku. Wiesz, no różnie tam jest akurat z tymi potrzebami fizjologicznymi, bo to jest chyba najbardziej stresująca rzecz w tej pracy. No wyobraź sobie, że ja mam tutaj taki przykład, że cieszy stał na alejach kierowca MPK, no i dostał takiego ataku, że akurat był przy parku, to chyba jest na alejach słowackiego, no i wyskoczył korku z autobusu, tak, skoczył za murek. No ja i... bym miał taki przypadek, to przede wszystkim raz, żebym zawiesił dyżur i nie poleciał. Tym bardziej, że my latamy krótkie odcinki, nie? Więc to raczej chyba nie, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mnie złapało no ile przez 5 minut, tak? Jaki to jest ten krótki odcinek, jaki to jest okres czasu? Do 60 km latamy w 15 minut, nie? Więc wiesz, to już raczej, jeżeli czuję, że coś takiego się dzieje, to wiesz o tym wcześniej, nie? I na ten czas zawiesza się dyżur, mówi się, że no nie jestem w stanie, tak, ludzka rzecz, to też się może zdarzyć. Więc co to nie. Ale fakt, że toaleta jest najbardziej stresujące zajęcie w tej pracy, bo do 60 kilometra od przyjęcia zgłoszenia mamy 3 minuty. Więc jak musisz iść za potrzebą, jest to no, stresujące, tak? No bo wiesz, nagle trzeba, że tak powiem, się ubierać, szybciutko zbierać się, nie? I ja to nawet sobie wykombinowałem, że mamy tam na parterze dwie łazienki, do jednej wchodzisz, to czujkę się zapala i wentylator chodzi. To chodzę sobie do szatni, zapalam światło w jednym miejscu, nie zapalam w samej ubikacji, bo wentylator chodzi, nie usłyszę zgłoszenia, nie, jak będzie dzwoniło. I to mi trochę komfort zwiększa, żeby... No bo to jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, ale jest to stresujące, nie? Tutaj jest pytanie o to, czy... Wojskowa Akademia Lotnicza to jedyna furtka do późniejszej pracy jako pilot. Tak, wiem, każdy może za pieniądze zostać pilotem, jednak jest to kwota dla większości osób zaporowa. To jest jedna z wielu dróg. Można przejść przez wojsko. W wojsku trzeba swoje tam później odsłużyć oczywiście, tak. Jest, nie wiem ile tam, ja nigdy nie byłem w wojsku, więc jestem tu lalikiem w tym temacie. Nie wiem ile oni to muszą odsłużyć. Ale u nas bardzo dużo pilotów jest po wojsku. Można przejść przez szkołę cywilną, można to zrobić za własne środki. A oczywiście jakby, tak jak mówiłem, tak, na początku, że w momencie musisz za własne środki tak de facto zrobić licencję zawodową, a później już łapiesz, próbujesz szukać tych prac, jak już troszeczkę podlatasz, jesteś... masz więcej doświadczenia, to te prace jakoś znajdujesz, dolatujesz godziny i tak. I ostatnio nawet miałem taką rozmowę z jednym ratowników, który pozdrawiał. Mówił, że jego syn tam się zastanawia, co zrobić, a jeszcze jest fortepianistą, ma 17 lat chłopak. No mówię, słuchaj, to 3,5 roku studiów, bo jeszcze trzeba pamiętać, że trzeba się 3,5 roku uczyć, tak? Jeżeli jesteś na coś zdeterminowany i chcesz to zrobić, no to jakby okej, możesz pójść na studia. Tam trzeba przejść proces rekrutacji, no nie, musisz któryś tam być. Jest jakaś rywalizacja. Jeżeli ktoś jest na tyle mocny i czuje, że sobie poradzi, okej, może próbować, nie? Ale jeżeli nie, no to zawsze można pójść sobie i zrobić taką licencję. Myślę, że w takim programie skomasowanym, specjalnie ułożonym pod pilota zawodowego, to może tam w 200 z groszem się uda zmieścić. No i teraz patrzmy, że teraz żyć w tym miejscu, gdzie studiujesz i tak dalej, to przez te 3,5 roku to ze 100 tysięcy wyjdzie, prawda? No, lokal, utrzymanie, dojazdy, no wyżywienie wszędzie kosztuje, ale jakieś jeszcze poboczne wydatki się znajdą, a tutaj w momencie, kiedy najważniejszym etapem jest znać teorię, nie? No to jest dużo nauki i duże wyzwanie, przynajmniej dla mnie było. I robisz to wszystko szybko, zdajesz tą licencję, łapiesz jakieś prace, masz jakiś nalot i nagle stajesz teraz sobie po 3,5 roku z gościem, który wychodzi po uczelni i jeżeli dostał tylko licencję zawodową, to on jest tak naprawdę na początku swojej drogi i tak stoi i się zastanawia, co zrobić, nie?
A jeżeli taki gość już zacznie latać, się zadłuży, okej, okay, odpracuje to w jakiś tam w miarę, uważam, sensownym czasie. Myślę, że w 3-3,5 roku jest w stanie ogarnąć to finansowo, to już, ale mimo, że będzie miał jeszcze jakiś tam kredycik, powiedzmy sobie, to już ma bardzo duże doświadczenie. A on już w tym czasie ma 400-500 godzin, może 600, może więcej. I już go do większości prac wezmą, nie? Bo nie wydaje mi się, żeby wziął ktoś kogoś, kto ma 150-200 godzin nalotu dowódczego do takich operacji jak na przykład latanie na linie energetyczne. Tam naprawdę już trzeba mieć doświadczenie. Już te, sam polatałem, to dopiero zrozumiałem, nie? Jak to jest, bo przedtem mówili, ja mówię, a tam gadanie głupie. Nie, tak jest. Czyli jesteś w innym już etapie, nie? Jesteś inny na rynku pracy. Jesteś sporo do przodu, nie? Ale każdy wybiera swoją drogę. Czyli szybciej, korzystniej po prostu zapłacić za to szkolenie. Jeżeli jakby po moimi argumentami się pokierujesz, to tak, nie? Bo każdy może mieć inne, nie? Wiesz, różnie jest. To jakby myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie uznawać tego wszystkiego za jakiś rocket science. Nie? To wszystko jest dla ludzi. I uważam, że średnio rozwinięta małpa, tudzież tłumacz ja, jest w stanie sobie ogarnąć, poradzić z tymi naukami, tymi rzeczami. Tylko kwestia uwierzenia w siebie, nie? No to i jest, przede wszystkim trzeba mieć taką motywację, którą zapewni nam tutaj Gandalf. Zmotywuje człowieka do tego, żeby zrobił licencję na pilota. Wiesz, jak nie masz sobie samozaparcia dostatecznie dużo, to możesz być motywowany tysiąc razy, to nic nie da, nie? Ale ważne to, żeby, myślę, że nie wątpić siebie i tyle. I nawet mi też bardzo dużo rzeczy w życiu nie wyszło. To wszystko mogło pójść w dwie strony, ale mimo tych niepowodzeń, mimo tych trudności powiedziałem, że nie, tak będzie i koniec. Nie? Było ciężej, było coś tam. Trzeba trwać, trzeba dążyć do swojego, nie wątpić w swoje siły. Czy kiedykolwiek podczas akcji zmuszony był pan wykonać autorotację? Nie. A co to jest autorotacja właśnie? To jest lądowanie w momencie utraty mocy silnika. Jeżeli silnik nam padnie, w przypadku tego typu śmigłowca ratowniczego, to dwa silniki musiałyby paść. Tak de facto jest to niemożliwe. To się robi tylko i wyłącznie, jeżeli by się urwał tylny wał napędowy. To jest taka procedura, że wtedy lądujemy z autorotacji. Ale jak to wygląda fizycznie, że on się ten kręci? Jest tak, że coś musi dostarczyć ci moc, żeby napędzić wirnik. No i albo są to silniki, albo zamieniasz obroty wirnika z prędkości, bądź z wysokości. Pada nam motor, jeden, drugi. Nie mamy zaś napędów, tak? Więc jeżeli byśmy nic nie robili, wirnik by zwolnił, byśmy spadli. Ale możemy zarządzać tą energią. Całe latanie śmigłowcem polega w dużej mierze na zarządzaniu energią. Mamy też mamy takie parametry jak wysokość i prędkość. I żeby napędzić wirnik, używamy jednego z tych dwóch. I zwykle to robimy tak, że w dużej mierze z wysokości to robimy, tak? Bo zawsze jej mamy w nadmiarze, z prędkością jest różnie. Opuszczamy dźwignię skoku i mocy, bo mamy drążek sterowy i dźwignię skoku i mocy plus orczyki, czyli mamy wszystkie kończyny zajęte. Opuszczamy dźwignię skoku i mocy w ten sposób, jakby odciążając wirnik i pozwolić, żeby podczas opadania strugi powietrza napędzały nam ten wirnik, tak? Czyli robimy taki lot szybowy. Szybujemy. Opadanie jest wtedy rzędu 9, 7, 10 metrów na sekundę, tak? Ale mamy tam dostatecznie czasu, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli w dobrym miejscu to się wydarzy, żeby wybrać miejsce lądowania i żeby wylądować. No i tam się oczywiście nad ziemią, bo też mamy jakąś tam prędkość postępową, 70 węzłów na przykład, czy tam do 90, to w zależności, bo też możemy sobie zarządzać tą energią, możemy trochę zwolnić wirnikiem, żeby polecieć dalej, trochę zwolnić śmigłowiec, żeby gdzieś krócej lądować i tak dalej. Jest wiele różnych tam aspektów, które się wykonuje, w zależności od miejsca trzeba tam kombinować troszeczkę. Później, jak już mamy tę fazę szybową, szybujemy śmigłowcem, przyjmijmy, że jesteśmy nad pasem, żeby już uniknąć wszystkich zagrożeń terenowych i jakby przyspieszyć ten wywód.
NAC mówi się, że mniej więcej w Eurocopterze to ustawiamy sobie wysokość decyzji na 10 na 1000 fitów i w tym momencie przechodzimy do flera, czyli to jest jakby hamowanie. Dźwigni skoku mocy cały czas nie ruszamy. Redukujemy prędkość. Postępową, tak? I między innymi przez to, że redukujemy prędkość, bo już nie mamy wysokości, to śmigłowiec też zwalnia, wirnik jest napędzany. W ostatnim momencie oddajemy drążek, prostujemy śmigłowiec i dopiero nad samą ziemią podciągamy dźwignię skoku i mocy, amortyzując lądowanie prawie że z zerową prędkością. No, ideał jest zero, ale czasem może gdzieś tam nie wyjść, tam lekka postępowa nie jest błędem. To się nazywa lądowanie? Autorotacyjne. Trenujemy to wielokrotnie. To może brzmi strasznie, ale jak się parę razy przerobi, to jest całkiem fajne. Jak pan ocenia współpracę z funkcjonariuszami PSP podczas lądowań na przygodnych lądowiskach? Ogólnie współpraca jest, myślę, że dobra. Mamy tam, jakby ktoś chciał ze strażaków sobie dokładnie sprawdzić, jak to polega, to na stronie LPR-u jest tam porozumienie ze strażakami, gdzie są opisane jeszcze procedury. Ogólnie jest w porządku, aczkolwiek czasami zdarzy się, że gdzieś tam z ich punktu widzenia mogą wybrać nam dobre miejsce do lądowania, ale my i tak musimy zrobić przegląd tego miejsca. Tak? A jak jest ze strażakami OSP? No bo zdarza się też, nie, że oni też tam są na wypadku. Tak, są. PSP, OSP, z grubsza, czy ja wiem, czy ja zauważyłem jakąś dużą różnicę między nimi. Myślę, że OSP jest trochę czasem może bardziej napalone. Ostatnio chcieli mi gdzieś tam drzewa wycinać, jak lądowaliśmy w nocy w jednej miejscowości. I mówię, weźcie chłopaki, tylko nie świećcie po oczach, jak będziemy startowali, tylko weźcie, jak już macie lampę, to świećcie w te drzewa, mi to wystarczy, ja więcej nie potrzebuję. Możemy wyciąć. Nie, nie, no spoko, wiesz, nikt nie będzie takiego drzewa wycinał, to jest śmigłowiec. No, ale by było ulegendowanie. Ogólnie jest dobrze, aczkolwiek wiem, że czasem, nie ukrywam, przeglądałem pytania i pytają, dlaczego jak oni tak pięknie i sowicie przygotują te miejsce lądowania, to my nie lądujemy. No bo to ja oceniam, czy to miejsce jest mi dostatecznie dobre, czy dam radę z niego później wystartować, bo my zabieramy pacjenta, może być gorąco, mamy mniej udźwigu, może braknąć mi mocy, żeby wyjść tam tego miejsca w danych warunkach atmosferycznych. Może być wiatr niekorzystny, mi do lądowania, przeszkody. Więc finalnie to my dobieramy, ale ogólnie myślę, że chłopaki sobie względnie dobrze radzą z mojego doświadczenia. Jak wygląda kwestia nawigacji? Dostajecie na przykład wezwanie do wsi oddalonej o 53 km i w jaki sposób wiecie, jak tam dolecieć? Dostajemy koordynaty. Dostajemy precyzyjne koordynaty i Czach wprowadza te koordynaty. Chyba, że ja mam trochę więcej czasu, to ja sobie sam wprowadzę w komputer pokładowy. I do miejsca zdarzenia lecimy na autopilocie. On nas prowadzi z prostego powodu, że zawsze jest to troszeczkę szybciej, tak? Bo to automat trzyma ci równiej niż człowiek jest z czasem w stanie to zrobić. Równiej to trasę i poza tym ja mam czas w tym czasie, żeby zapoznać się z miejscem lądowania, troszeczkę zajrzeć przynajmniej w mapę, zobaczyć jakie są przeszkody, gdzie jest to, co jest, no nie? Bo czasem dostajemy w lesie wypadek. W lesie nie wylądujemy, wtedy szukamy pierwszego bliskiego miejsca i tyle. Trzeba po drodze sprawdzić strefy, bo przez poligon często latamy w Orzeszu. Musimy poprosić o możliwość przelecenia przez ten poligon. Pozwalają nam, ale bez pozwolenia nie możemy wlecieć. Więc tak to wygląda. Czy piloci pracują cały czas w tych samych bazach HEMS, czy też pilot z bazy w Katowicach może być oddelegowany na przykład do bazy w Krakowie? No to bardzo blisko, to jest ten sam region, więc jak najbardziej. W każdej bazie mamy zapoznanie z bazą i teren naszym promieniem operacyjnym, terenem operacyjnym, żeby wiedzieć, gdzie są jakie przeszkody podstawowe, bo to jest taka ważna wiedza, że na przykład od południa nie przelecisz przy słabej pogodzie, bo jeżeli lecisz na minimach pierwszych, gdzie mamy 500 feet podstawowych chmur, możemy do 300 zejść, nie? A druty na przykład na 600 stoją, to już nie przejdziesz. Więc jakby w związku z tym mamy zapoznanie z terenem i wiemy mniej więcej, jakich przeszkód się spodziewać, bo to są duże zagrożenia.
I ogólnie tak, to nie jest problem. Masz zapoznanie z bazą, możesz dyżurować, no bo ktoś gdzieś braknie, tak, trzeba wziąć kogoś z innej bazy ościennej, bo akurat może, czy coś w tym stylu i nie ma problemu, nie? A zapoznanie, możesz dyżurować. Jak już tutaj wspomniałeś o liniach energetycznych, to jest pytanie, ile gość miał niebezpiecznych sytuacji z udziałem linii energetycznych i w którym kraju wykonywałeś inspekcję linii? Nie miałem żadnych niebezpiecznych chyba sytuacji, nie przypominam sobie, całe szczęście, żeby coś mi się takiego wydarzyło. A w którym kraju? No europejskim, myślę, że tam nie ma mówić co za różnica, czy to by było, wiesz, czy nie wiem, Francja, czy Szwecja, czy Finlandia, czy Anglia, no to bez znaczenia. Kraj to kraj, robota to robota. Dlaczego podczas wypadku na drodze ekspresowej lub autostradzie i lądowaniu śmigłowca nie można przejechać obok śmigłowca ze zgaszonym silnikiem? No bo ludzie, myślę, że po prostu nie myślą czasem, co robią i w bardzo łatwy sposób przyjeżdża gdzieś wyższym samochodem, czy coś może uszkodzić śmigłowiec. Jestem ciekaw, czy kogoś takiego jest stać na to. Jedna łopata kiedyś kosztowała 200 tysięcy euro. Są cztery. A ile za śmigłowiec kosztuje? Chyba 30 milionów złotych. 30 milionów? Tam wyposażony, bo mamy jeszcze wyposażenie medyczne. No i pytanie, to jest raz, że bezpieczeństwo, żeby móc wykonać bezpiecznie operację, tak, żeby móc nikt nie uszkodził. Poza tym, no jak ktoś będzie się kręcił pod śmigłowcem, jak tu, wiesz, ratują człowieka, pakujemy coś tam naprawdę. Ale jest coś takiego jak uzupełnianie treści na social mediach przez postronnych widzów. Kiedy pójdziecie po rozum do głowy, że ludzie też chcą nagrać sobie filmik, żeby go puścić w internecie? Przyjdą na bazę na dni otwarte i wtedy im wszystko powiemy, będą mogli nagrać sobie filmik. Co dni otwarte, można przyjść, można zobaczyć. Jednak nie zapominajmy, że naszym priorytetem jest ratowanie ludzkiego życia, nie? A w taki sposób to nam utrudnia. Ja myślę, że tego nikt nie jest w stanie wyleczyć, bo często te korki są też przez to, że ktoś zwalniają tak, i patrzą co się dzieje. Nie? No niestety na to nic nie poradzimy i każdy może, no pytanie takie średnie uważam. Wiadomo, że LPR nie przynależy do lotnictwa cywilnego, jednak żeby zapewnić służbę informacyjną i poszukiwawczo-ratowniczą, trzeba złożyć plan lotu. Czy to również obowiązuje LPR podczas lotów niezwiązanych z akcją ratowniczą? Tak, jeżeli dany rodzaj lotu wymaga takiego planu. Czyli na przykład lot nocny, tak, w nocy trzeba mieć plan lotu i to składa nam centrum dyspozytor. Bądź jeżeli przelatujemy z lotniska kontrolowanego, jakieś przebazowanie robimy sprzętu, to wtedy też, nie? Ale my jesteśmy lotnictwem cywilnym. My jesteśmy normalnie operatorem, przewoźnikiem. Podlegamy pod wszystkie przepisy cywilne. Nie mamy oddzielnych przepisów. Podlegamy normalnie pod EASA. Nie jesteśmy na zasadach straży granicznej, czy policji, czy wojska. Każdy z nas posiada licencję EASA-owską, minimum. Czy kiedykolwiek zdarzyło się panu odebrać sygnał radiowy Mayday na częstotliwości HEMS lub KSWL i czy są na taką okoliczność jakiekolwiek procedury? W HEMS-ie nigdy. Raz widziałem, jak gość leciał w chmury i później panicznie krzyczał przez radio, co ma zrobić i tam akurat fisowiec go zwektorował i zawróci ten człowiek, ale tak ogólnie Mayday to nigdy. Czy istnieją nowe metody analiz danych czy sztucznej inteligencji, które wspierają podejmowanie decyzji podczas operacji ratunkowych? Na mój stan wiedzy nic takiego nie ma. Nie ma za bardzo na miejscu, nad nie ma jak. Jedyne, z czego korzystamy, to jeżeli gdzieś są kamerki pogodowe, to, czy gdzieś zawieszone, to sprawdzamy sobie pogodę. Bądź też skorzystamy z różnych komunikatów meteo, z kilku różnych, żeby oszacować to, w co lecimy, bo na krótkim przedziale odległości naprawdę pogoda potrafi diametralnie się różnić. To jeżeli to przyznamy i ujmiemy, że to jest właśnie sztuczna inteligencja, no to wtedy korzystamy z takich rzeczy. Czy istnieją specjalne projekty badawcze czy inicjatywy rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa lotów ratunkowych, nad którymi pracuje wasza jednostka? Tak, na pewno są takie. Stale są odpowiednie działy i badają różne rzeczy, sprawdzają różne rzeczy, więc na pewno tak. Jakie są główne wyzwania związane z regulacjami lotniczymi i przepisami bezpieczeństwa, które wpływają na wasze operacje ratunkowe? No to jest dosyć skomplikowane pytanie. Ciężko na nie jednoznacznie odpowiedzieć, bo
My ogólnie musimy się poruszać w zakresie prawa lotniczego i też naszej standaryzacji, ale nasze działania są na tyle nieprzewidywalne, że często się zdarza, że są sytuacje nieujęte w standaryzacji. I mamy taki zapis, który mówi, że jeżeli pilot uzna to za słuszne, może odejść od standaryzacji jeżeli nie widzi innej możliwości wykonania czegoś bezpiecznie. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tam butnie czy coś, no ale po prostu jeżeli sytuacja tego zaistnieje, to możemy gdzieś tam po tej granicy przepisów prawa się ślizgać. Mamy trochę inne. Ale aczkolwiek wszystko musi być zrobione w taki sposób, żeby też nie narażać załogi, tak? Bo przede wszystkim to wielokrotnie ludzie powtarzali, że dobry ratownik to żywy ratownik, więc przede wszystkim ważne jest, żeby to było bezpiecznie wszystko. Witam, jestem strażakiem PSP, ale pytam również w imieniu OSP. Jak lądujecie, to jak wam najlepiej pomóc? Czy może po prostu nie przeszkadzać? Czym najlepiej oznaczyć lądowisko z waszej perspektywy, a nie z naszych wytycznych, które mówią, że lampami samochodów? I czy to, co pokazuje lub próbuje pokazać strażak, jest w ogóle pomocne? No to tak jak powiedziałem tam troszkę wcześniej, to zależy, bo nasz punkt widzenia od punktu widzenia strażaka często jest inny. Często gęsto jest to bardzo dobre, dobrane miejsce, które nam wybierają. Ale zdarza się, że na przykład, tak jak mówiłem, są jakieś przeszkody, które nam uniemożliwiają podejścia w tym miejscu i wtedy my dobieramy inne miejsce tak lądowania, a odnośnie procedur i ułatwień czy świateł, no to oni wszystko jest zawarte w tym porozumieniu. Jeżeli ktoś ma jakąś wątpliwość, powinien do tego wrócić i tam sobie wyczytać, tak? Ale też nie powinni się napalać, jeżeli my zrobimy coś inaczej, no bo to my, oni mogą wybrać, co uznają za stosowne. Aczkolwiek to pilot ocenia tam z ratownikiem na pokładzie, czy to jest bezpiecznie, jak to wygląda, przeszkody i tak dalej, nie? Bo jeszcze musi być kierunek wiatru odpowiedni do tego podejścia. Bo można ciasno wylądować, ale co z tego, kiedy weźmiesz pacjenta i może się okazać, że jest gorąco, wiatr jest niekorzystny, no i nie wystartujesz, nie? No to też trzeba mieć w głowie, jak odejść z tego miejsca. Musi być to bezpieczne. Czy gość miał jakieś nieprzyjemności związane z dronami w powietrzu? Nie. A w ogóle, jak lecisz na przykład śmigłowcem, ty jesteś w stanie, widzisz gdzieś na mapie, że albo gdzieś tam na tym, że coś tam może lecieć w powietrzu? No teraz jest tak, że no każdy może sobie kupić tego Mavica, tak. MediaMarkt i tak dalej, i no jak i tam trochę poprzeszkadzać, nie? Tak. Istnieje ryzyko takiej kolizji. Czy no, nawet jest duże, no powiedzmy, że jest taki kątem. Ciekawski Gandalf, który leci śmigłowiec, sobie tam podlecę dronem i zobaczę, sfilmuję sobie coś tam. No jeżeli jest to na ziemi, to i my go zauważymy, tego drona, to na pewno nie wystartujemy, dopóki on jakoś nie zniknie, nie usunie się i tak dalej. Jakby każdy ma... A nie macie jakiejś takiej pola, wiesz, Jedi, że tam laserem go porazi i spadnie, albo zagłuszarkę jakaś? Nie, no niestety nie jesteśmy potrzebni takie rzeczy, nie jesteśmy, wiesz... Może trzeba się doposażyć. Służbą prewencyjną. Hasło weter, może coś wymyślą kiedyś, co... No bo to jest właśnie, widzisz, ale zobacz, no to co pomoże. Aczkolwiek jakby jest tak, że jak strażacy chcą, latają, to ostatnio dzwonił do nas na normalny numer HEMS-owy i jakby powiedział, że takie akcje chce robić, bądź nie inne, w tym takim miejscu i okej. Okay. Akurat ostatnio gdzieś tam byłem na Wośpie i spotkałem straż miejską i pytam, bo też patrzę, mają drona dużego i pytam, czy panowie macie może numer do nas, zadzwońcie, nie? Latacie po mieście, my tu czasami, jak jest słaba pogoda, no to się tak leci po minimach. Znaczy, no może nie skrajnych tych minimach, ale tych pierwszych, że tam 500 fitów to... Chyba zaraz mi się zdarzyło, że wracałem po takiej wysokości gdzieś tam z krajem miasta do bazy. No to już tam można niby spotkać tego ich drona, duży jest, to zdarzenie by było niefajne i ich poprosiłem, żeby zadzwonili i powiedzieli, że latamy i tak dalej. One, my was słyszymy, to my szybko uciekamy. Wolał mieć telefon i... Jednak muszą być procedury. I żeby nam zgłosił i powiedział, no jednak to jest powietrze, czasem to nie widać dobrze tych przeszkód. Czasem ptaka w ostatniej chwili zauważamy, nie?
statek powietrzny, który zna przeciwka. Co się może właśnie stać, jak, no bo wiemy, co się może stać samolotem, nie? Jak wpadnie ptaka, a co się może stać ze śmigłowcem? To samo. Już u nas chyba dwa ptaki wpadły, z tego co kojarzę. Jeden gdzieś tam od strony Czacha przez dolną szybkę przeszedł pod nogami na ratownika. A drugi gdzieś tam nad głową, gęś tundrowa. Toż i po badaniach z ornitologiem, że nam wpadła gęś tundrowa 4 kilo waży, nie? No, to jest, ale to jest odczuwalne w powietrzu? No, chłopaki mówili, że to huknęło jak, wiesz, jak wystrzał, nie? Jakby coś pękło. No, łamie się, nie? To huk jest duży. Nie jest to miłe, tym bardziej, że nie wiesz, co się wydarzy, nie? Dalej, co się stało z twoim poszyciem, śmigłowcem, śmigłem i tak dalej. Łopaty nie są wbrew pozorom super mocne. One spełniają swoje założenie, wytrzymują utrzymują śmigłowiec, ale końcówka łopaty ma prędkość chyba 0,7 prędkości dźwięku, czy 0,8, nie chcę przekłamać. I jakby musiało to być mocne, a zarazem ciężkie, żeby wytrzymać konkretnie bez żadnych uszkodzeń zderzenie z czymś, co ma masę kilograma chociażby. To jest bardzo duża energia. Jeszcze jakie ramię jest, tak? To powalnia, to tam się dzieją duże siły, przez to przechodzą. Nie mamy wyobrażenia, ale tam naprawdę bardzo duże siły oddziałują. Czy wprowadzenie do LPR śmigłowców EC-135 było wielkim przełomem? Sądzę, że na pewno. Sądzę, że bardzo dużym. To zwiększyło bardzo możliwości operacyjne firmy. Aczkolwiek ja już jestem od samego początku, kiedy śmigłowce były. Tak? Dla mnie to był stan zastany, więc nie znam losów, tylko z opowieści, co było wcześniej. Czy ciężko o pracę śmigłowcowego w kraju i za granicą? Czy ciężko? Problem polega na tym, że trzeba mieć jakieś tam minimum tygodniowe i ciężko jest znaleźć zajęcie, jeżeli się ma w granicach poniżej 300 godzin. To jest taki próg pierwszego problemu. A później myślę, że jest ten kryzys człowieka i jak ktoś, bo bycie pilotem, mniej niż 300 godzin, to jest jakby jedno, a później jak cię sprawdzą, to jeszcze co ty sobą reprezentujesz. No jeżeli ktoś lata przeciętnie, no to ma problem z tą pracą, tak? Jeżeli jesteś dobry, jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, spełniasz określone wymagania, no to sądzę, że nie powinno być problemów. Czy młody pilot z niewielkim doświadczeniem, spełniającym wymagania HEMS, ma szansę dostać się do LPR? No to właśnie to niewielkie doświadczenie, to właśnie powiedzieliśmy, że to jest 1000 godzin. Czyli to już jest dosyć spore doświadczenie. To w zależności co robił, nie? Jeżeli latał dyspozycyjnie, no to jakby ciężko może być się przestawić niektórym osobom w lądowaniu w ciasnych miejscach, nie? Ale to też jest do wypracowania. Poza tym wspomniana młoda osoba to da radę, raczej. Jakie zarobki pilota śmigłowcowego w cywilnych firmach komercyjnych, czy jako prywatny pilot, albo jako pilot na platformach wiertniczych? Jakie to są stawki? Na platformach chyba jest najbardziej płatna praca. Przyznam się, że wiem, że tam jest najlepiej płatna, ale jak dużo to nie wiem, bo idąc do lotniczego pogotowia i wychodząc z założenia, że będę pilotem, że chciałbym być pilotem, to nigdy nikogo nie zapytałem o stawkę. Ja po prostu chciałem to robić. No a z czego żyjesz w takim razie? Jakby? Nie no, wiesz, z tego oczywiście, bo jakby, że nie zapytałem, ale gdzieś tam pira z drzwi, gdzieś tam w kuluarach przenikały jakieś te kwoty, wiedziałem, że to będą na tyle godne, że będę w stanie utrzymać rodzinę, nie? To może nie będzie, że wiesz, bogactwo się przelewa z lewo na prawo, ale na tyle, żeby sobie spokojnie żyć. I tak faktycznie jest. Jest z tej pensji, którą otrzymuję, jestem w stanie wyżywić 5-osobową rodzinę i utrzymać się na takim normalnym poziomie, nie? Gdzie jeszcze mam kredyt, czyli buduję dom, coś tam. Tak. I co 2 lata zmieniam samochód? Nie. Nie? Co to nie. Co to nie. Aż tak to by było już rozpusta. A na... To że to się robi, no nie? Gdzieś tam lata się w jakichś firmach komercyjnych, to myślę, że stawki są godzinowe. A ty jako pilot LPR-u możesz sobie na przykład tam dorobić na rynku prywatnym? W wolnym czasie? Ja tam głównie mogę być instruktorem, no nie? Mogę latać instruktorsko, u operatora nie mogę latać. Co sądzi o pilotach Policji i Straży Granicznej? Znam dwóch,
jednego z policji, jednego z Straży Granicznej. Obydwaj są byłymi pilotami, jeden policji, drugi Straży Granicznej. I uważam, że jeden i drugi jest wysokiej klasy specjalistów. Czy to prawda, że śmigłowce LPR mają tak małą ładowność, że nawet zbyt otyły pacjent byłby problemem, a wręcz niebezpieczeństwem? Mamy ograniczenie dla noszy 150 kg. Nie możemy większej osoby włożyć na noszy. Poza tym tam jest dosyć ciasno i jak ktoś jest jakoś przesadnie otyły, no to byłby problem go tam upchać, nie? Więc tyle możemy zabrać i tyle zwykle nam się udaje zabrać, lecz latem właśnie jest ten aspekt tej wysokości, że przez tą temperaturę mamy trochę mniej mocy, mamy mniej udźwigu finalnie. Znaczy byśmy wystartowali, ale przekroczeń narobimy i trzeba wracać. Nie? Ten śmigłowiec jest czuły na przekroczenia, tym trzeba dosyć ostrożnie latać. To jest jakby najbardziej wymagający aspekt tym śmigłowcem, żeby nie wyjść poza parametry żadne. No i jakieś to tam czasem wyzwanie jest, jak jest ciasne miejsce, gorąco, jeszcze wiatru nie ma, to czasem te start, takie żebranie, nie, o podmuch wiatru, jak się go załapie, to wtedy można sobie tam wyjść, nie. No i jest to czasem wymagające. Tutaj, mamy dużo sprzętu medycznego po prostu, żeby nieść tu pomoc i... Tutaj jest prośba o to, żeby przekazać serdeczne podziękowania za pracę i życzyć jak najwięcej wsparcia z góry w tej ciężkiej, ale potrzebnej robocie. Dziękuję. Komentujący bardzo. Pozdrawia. Dziękuję. Również pozdrawiam. Kolejne pytanie. Co gość sądzi o pilocie Black Hawka, który wleciał w światłowód na pikniku rodzinnym w gminie Sońsk? Pilot według doniesień rozbił wcześniej MI-24, co teoretycznie powinno obniżyć jego szanse na sterowanie nową maszyną. Czy jest on pewnego rodzaju asem przestworzy, czy raczej posiada solidne powiązania? Słyszałem o tym przypadku. Nie znam człowieka. Nie wiem, czym kierowało ludzi, którzy go gdzieśkolwiek dopuszczali i nie chcę wnikać w niczyje kompetencje. No, myśmy tam delikatnie dyskutowali w swoim gronie, że jak ktoś potrzebuje nauczyć się latać na liniach energetycznych, to się do nas zgłosi, to mu powiemy, na czym to polega. Może on to chciał zrobić, nie wiem. Nie wiem, jaka była jego intencja, wykonując taki manewr w takim śmigłowcu z takimi parametrami, jakie miał. Jak ze swojej perspektywy wspomina pan wydarzenia z 17 lutego 2009 roku, gdy w Jarosławiu na Dolnym Śląsku rozbił się MI-2 z bazy LPR z Wrocławia. Ja w tym czasie nie pracowałem, bo tak jak powiedziałem, zacząłem w 15 roku pracę, więc to już było, więc no ja osobiście nie mam żadnych, w tamtym czasie nie miałem żadnych odczuć, no bo nie mogłem, bo nie pracowałem, tak? Na pewno jak usłyszałem o tym, no to wypadku, bo to się słyszało, to jest normalne, kto w lotnictwie to różnych rzeczach słyszy. No to wiadomo, że przykro i tak dalej, i że niemiła sytuacja. Ale na tamten czas, to tak jak powiedziałem, nie pracowałem w firmie. Ale zmieniły się na przykład, bo zawsze na jakimś, na kanwie jakiegoś wydarzeń, jakiegoś wypadku zmieniają się procedury. W firmie na pewno się zmieniły. W firmie na pewno to zostało uregulowane w ten czy inny sposób, ale mówię, na ten czas, co ja przyszedłem, to one już były zmienione i jakie one były wcześniej, jakie później, bo to tak jak wspomniane w pytaniu, Mi-2 to jakby nie moje epoka, ja już przyszedłem, to już były Eurocoptery 135, P2 i później pojawiły się P3, P2 Plus i P3 Plus, więc ja tu nie potrafię odpowiedzieć za dużo. Przebrnęliśmy przez wszystkie pytania, a ja mam jeszcze takie pytanie, czy to gospodarstwo, które prowadzisz, rolne, pasieka, mini pasieka i tak dalej. Czy to jest, nie wiem, nowy trend, który się nazywa permakultura? Czy to jest forma ucieczki? Czy to jest takie próba jak gdyby żywienia się na własną rękę? Skąd pomysł w ogóle na coś takiego? Ten okres, który doprowadził do tego momentu, był ciężki. Był naprawdę bardzo ciężki pod kątem takim fizycznym i finansowym. No i tak z żoną porozmawiałem, mówię, słuchaj, może trzeba warto o sobie pomyśleć w perspektywie 30 kolejnych lat i postawić na takie fajne produkty, zdrowe. Wiadomo, że to nijak nie będzie się ekonomicznie kleiło, ale może spróbujmy i zobaczmy, jak to wyjdzie. No i faktycznie fajnie to wychodzi.
udaje nam się, chociaż mamy tą ciężką ziemię i tam dużo, dużo, dużo pracy trzeba w to włożyć. Ale wychodzi fajnie i przede wszystkim są smaczne i zdrowe te produkty, nie? Znaczy, no, uważamy, że są zdrowe. Nie, nic nie sypiemy poza naturalnymi nawozami. A co tam sobie hodujecie? No takie, wiesz, podstawowe rzeczy. Pomidory, marchew, o, cebula nam świetnie obrodziła w tym roku, nie? Myśmy do początku lutego cebulę swoją wcinaliśmy. I to wszystko sami ogarniacie? Tak. No nie mamy tego aż tak dużo. Znaczy z jednej strony to jest spory ogródek, bo na 3 rodziny by wystarczył, tylko że ona sama to tym się zajmuje. No, mamy taki klucz naszego związku, że przez tą moją pracę, tak jak była, to że ona w dużym mierze ograniczyła swoją działalność, teraz myśli, żeby w ogóle stać się panią rolnik. Ukończyliśmy kurs w COVID-zie rolnika. A czy się nauczył was ten kurs, czy tylko to jest kwit? Szczerze proszę. Szczerze proszę, okej. Okay. Żonę tak. Ja byłem nastawiony tylko na kwit. Ja tylko się nauczyłem na egzaminy. Nie ukrywam. Ja chciałem mieć dokument, żeby w razie czego móc kupić ziemię, czy coś w tym stylu. Ale żona, tak, bardzo jej to się spodobało. Ja też nie miałem czasu, nie tam w to wszystko wnikać. Się nauczyłem, co trzeba, ale i coś tam wiem, no nie, ale jakby z tej wiedzy, jak chcę sadzić jakieś kwiatki czy coś tam, to pytam po prostu rolników, tak, no ja nie będę wnajdował koła na nowo, nie. A kto się zajmuje pszczołami? Głównie ja. Żona też tam trochę, ale... To ile tam pni jest? Zaczęliśmy od 6. Później naturalnych moich błędów na początek 3 rójki wyszły i wszystkie złapałem. Było zabawnie, bo na początku nie wiedziałem, co się dzieje. To było trochę fartem, bo ja podszedłem do tych uli, miałem coś robić i akurat 3 wychodziła. Więc raz jedna, raz druga złapałem, a kolejnego dnia 3. Miałem trochę w zapasie tego sprzętu. Przetrwały? Tak, i to bardzo dobrze. W ogóle jedna rodzina to jest tak silna, że już siedzi na 11 ramkach, nie? Więc na 12 ramek w korpusie wielkopolskim. A jakie wielkopolskie? Właśnie. Tak, no i jeszcze wziąłem od takiego znajomego na zimę 2 odkłady, bo mi się nie udało zrobić. Chciałem zobaczyć, jak z takiego małego odkładu ruszyć ulem na zimę. Kupiłem od niego i pozdrawiam Paweł. I ten, i mamy finalnie 11. To pięknie. I tak chcielibyśmy się tak może rozwinąć do tak 25, 30 i tak sobie na tym bazować. To też jest forma uczenia dzieci, nie? Uczenia dzieci pracy i też za jakiś czas tak chciałbym je w to włączyć, żeby one jakby mogły sobie przy tym robić i jakby żeby finalnie mogły coś zarobić i mieć swoje pieniądze, żeby zrozumiały jak na czym polega takie zarabianie tym pieniędzmi. Czyli edukacja domowa. Staramy się jak możemy. Na to kładziemy duży nacisk. Mamy nadzieję, że w dobie tych współczesnych czasów to będzie dla nich duża wartość dodana, bo wszyscy widzą, jak jest dziwnie. Z mojej strony to wszystko. Jakbyś chciał jeszcze coś dodać, żeby wybrzmiało, albo kogoś pozdrowić. Pozdrawiam wszystkich, którzy tylko otworzyli ten wywiad. Naturalnie i oczywiście twoich patronów i tak dalej. Czy chciałbym coś powiedzieć, jeżeli ktoś jakby chciał jakieś tam, miałby pytania lotnicze, jak zacząć swoją ścieżkę, czy coś w tym stylu. No właśnie, gdzie się może, jak się może z tobą skomunikować? Zostawimy jakiś... Zostawimy może maila. Bo ja też jestem mechanikiem w 2 organizacjach usługowych. O, tak jakby ktoś szukał mechanika, no, pilota. Ja dużo, dużo jakby się nie udzielam, ale jak ktoś gdzieś jest w moim regionie, to jak najbardziej zawsze pomogę, coś doradzę. Różnie bywa, no nie? Jakby jestem otwarty, jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś porady czy coś, to mogę podpowiedzieć. Jeżeli sam nie będę czegoś wiedział, to będę na pewno wiedział, do kogo przekierować w danym aspekcie. Mail będzie w opisie pod filmem. Bardzo dziękuję za wizytę. Moim dzisiejszym gościem Sławomir Gliński, pilot Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziękuję.